Dzień dobry Państwu. W imieniu Rady Programowej Forum Innowacyjności serdecznie zapraszam Państwa już na piąte nasze spotkanie cykliczne. Nasze spotkania już odbywają się de facto co miesiąc, także już możemy powiedzieć, że mamy piąty z takich tematów, można powiedzieć, palących z zakresu energetyki i zakresu gospodarki. Forum Innowacyjności, przypominam, zajmuje się tematami, to jest klimat wobec wyzwań XXI wieku. I na tym dzisiejszym forum będziemy podejmować dość ciekawą tematykę, ponieważ jest to tematyka bezpieczeństwa i niezawodności systemu elektroenergetycznego wobec wzrostu i generacji OZE. Myślę, że temat jest jak najbardziej tematem na czasie, do którego musimy w jakiś sposób, można powiedzieć, merytoryczny i analityczny też podejść. Dlatego myślę, że te dzisiejsze spotkania i panele, zarówno jak i wykłady wprowadzające przez Instytut Energetyki będą, myślę, że ciekawym takim elementem do dyskusji. Oficjalnie otwieram piąte forum innowacyjności i chciałbym oddać głos chyba najznamienitszemu naszemu gościowi tutaj, panu ministrowi klimatu i środowiska, panu Michałowi Kurtyce. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie piątkowy poranek przed weekendem z niedzielą palmową poświęcić temu tematowi, który wydaje mi się, że zaczyna być coraz istotniejszy. I w tym kontekście chciałbym po pierwsze podziękować panu profesorowi Aleksandrowi Nawratowi za prowadzenie Forum Innowacyjności, za zbudowanie tak szerokiej społeczności wspólnie z państwem, dyrektorstwem instytutów badawczych będących w rodzinie ministra klimatu i środowiska, takiej społeczności, która interesuje się przyszłością energetyki, interesuje się przyszłością klimatu, interesuje się transportem, interakcjami pomiędzy różnymi sektorami w kontekście transformacji, która dzieje się na naszych oczach bardzo szybko. I dziękuję bardzo również Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przede wszystkim Instytutowi Ochrony Środowiska, panu dyrektorowi Krystianowi Szczepańskiemu, za to, że są gospodarzami tego spotkania, tego cyklu spotkań, a dzisiejsze spotkanie będzie stało pod znakiem Instytutu Energetyki. Tutaj bardzo się cieszę, widząc panów profesorów Tomasza Gałkę, pana profesora Izdebskiego. Cieszę się, że wy będziecie tą forpocztą refleksji na temat integracji odnawialnych źródeł energii do naszego systemu, bo to wydaje mi się być temat absolutnie kluczowy na czasie i któremu powinniśmy poświęcić sporo naszej refleksji i naszych sił. I teraz, jeśli państwo pozwolicie, dosłownie parę słów takiego wstępu z mojej strony odnośnie tego tematu. Nie jest dla nikogo z Państwa tajemnicą i nie jest zaskoczeniem, choć z perspektywy być może dziesiątków albo nawet setek lat, ta zmiana potem będzie przedstawiona jako bardzo gwałtowna. Na naszych oczach dzieje się bardzo spektakularna zmiana technologiczna. W ciągu ostatnich 10 lat koszty fotowoltaiki, wiatru, ale przede wszystkim magazynów litowo-jonowych spadły mniej więcej o czynnik 10, czyli z technologii, które były technologiami pionierskimi, które były technologiami, wokół których istniały duże oczekiwania, ale te oczekiwania niezmiennie nie przekładały się na taką pełne wykorzystanie ich potencjału. Ja pamiętam jeszcze okładkę z 1970 roku, jeżeli dobrze pamiętam, jednej z amerykańskich gazet, która wietrzyła, która mówiła o tym, że teraz już nadchodzi solarna rewolucja. No ta solarna rewolucja, poczekaliśmy do niej na właśnie te ostatnie lata, ale ona się w tym momencie rzeczywiście dzieje. I ta zmiana technologiczna, ta eksplozja nowych technologii, jej towarzyszy
akurat w wypadku polskiego systemu inne wyzwanie, jakim jest starzenie się naszego systemu. 70% polskich bloków ma powyżej 30 lat. Jak niedawno ktoś obliczył, połowa polskich elektrowni ma prawie 50 lat. Nasz system ciepłowniczy datuje przede wszystkim z lat 50. i 60., czyli dotarliśmy do takiego momentu, kiedy te dwie kwestie, nasza potrzeba inwestycji w sektor energetyczny i pojawienie się nowych technologii, stwarzają dla nas bardzo ciekawą szansę na to, żeby zmodernizować polski system energetyczny, przez to zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, ciągłość dostaw przez najbliższe dziesięciolecia dla Polaków, dla polskiej gospodarki bardzo szybko się rozwijającej, a z drugiej strony wyjść naprzeciwko aspiracjom polskiego społeczeństwa, bardziej ekologicznej, mniej zanieczyszczającej energetyki, ale również aspiracjom globalnym, już nie tylko w obrębie Unii Europejskiej, ponieważ wraz z powrotem Stanów Zjednoczonych do porozumienia paryskiego mamy bardzo ambitne cele, które artykułowane są po obu stronach Pacyfiku. Stany Zjednoczone mówią o neutralności klimatycznej w 2050 roku, ale dekarbonizacji sektora wytwarzania energii elektrycznej do 2035 roku. Japonia, Korea, neutralność klimatyczna do 2050 roku, a największy na świecie, najszybciej rozwijająca się gospodarka chińska, 2060 rok, neutralność węglowa. W tym kontekście również Unia Europejska ze swoją aspiracją neutralności klimatycznej do 2050 roku i z szeregiem działań wspierających w tym kontekście chce być aktorem, a my chcemy również włączyć się do tego wyścigu technologicznego, który spowodowany jest, i właśnie tutaj wchodzimy już nie tylko w szanse, ale w wyzwania związane z integracją tych odnawialnych źródeł energii do systemu energetycznego. I dlaczego wyzwania? Po ostatniej zimie myślę, że ich nikomu nie trzeba jakoś specjalnie przypominać, ale kiedy ja przedstawiałem politykę energetyczną Polski we wrześniu ubiegłego roku, poprzednia zima była nieco wyjątkowa, była zdecydowanie mniej sroga i z tego powodu gdyby ta analiza, którą wykonano na potrzeby polityki energetycznej Polski lat klimatycznych, była bardzo ciekawa, była bardzo interesująca, dlatego że pokazywała, że na naszych szerokości geograficznej, w naszych uwarunkowaniach geograficznych musimy liczyć się z okresem mniej więcej 2 tygodni w roku, wypadają w większości w grudniu, styczniu, kiedy te dwa motory podstawowe dla źródeł odnawialnych, jakim jest wiatr i słońce, po prostu nie działają. Mamy bezwieczne, ciemne, stosunkowo krótkie poza tym oczywiście, ale również bezsłoneczne dni. I takich dni 9, 10 do 2 tygodni w roku musimy się z nimi liczyć. I to stawia przed źródłami odnawialnymi, przed źródłami nieciągłymi dodatkowe wyzwanie. Dodatkowe wyzwanie w takim sensie, że nie wieje wiatr przez cały rok, nie świeci słońce przez cały rok. Średnio panel działa w warunkach polskich, jeżeli dobrze pamiętam, 1100-1200 godzin, średnio wiatrak działa 35% w roku, te morskie o te 10 punktów procentowych więcej, ale w dalszym ciągu to nie jest 100% potrzeb energetycznych, to nie odzwierciedla dzisiaj potrzeb po stronie konsumenta. I w dobie elektryfikacji i tej doktryny tutaj nawiążę do takich refleksji dotyczących tego, czy nie idziemy przypadkiem w kierunku tego, co specjaliści nazywają monizmem energetycznym, tak? Czyli elektryfikacją wszystkiego. Wiele wskazuje na to, że XXI wiek będzie wiekiem elektryczności, bo jest również wiekiem tych sektorów, tych najbardziej nośnych informatyki, cyfryzacji,
serwerów. To jest wiek elektryczności i w tym kontekście energia elektryczna będzie coraz bardziej istotna, ale w związku z tym też ta energia elektryczna będzie musiała być zapewniana zgodnie z potrzebami konsumentów, czyli przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie sytuację, w której moglibyśmy powiedzieć, że ze względu na fakt, że mamy takie, a nie inne warunki pogodowe, nie będzie energii dostarczonej do, no, mówiąc już tak bardzo w sposób drastyczny, do szpitali, ale nieco mniej drastycznie, a być może bardziej młodzieżowo, spotkałem się tutaj z reakcją ze strony młodych ludzi, z którymi na ten temat rozmawiałem i tak zauważyłem dosyć zabawną reakcję, kiedy jęknęli i powiedzieli, jak to nie byłoby Netflixa. Więc pozwalając sobie na ten drobny żarcik oczywiście, ale on ilustruje też fakt, że pandemia, funkcjonujemy w pandemii właśnie dzięki internetowi, dzięki cyfryzacji, a z tyłu dzięki powszechnej dostępności 24 godziny na dobę energii elektrycznej, której nikt nie poddaje w ogóle w wątpliwość i nad którą nikt nie zadaje sobie pytania, czy mogłoby w ogóle dojść do sytuacji, w której tej energii elektrycznej miałoby nie być. I teraz w jaki sposób mamy funkcjonować w kontekście tych wyzwań, w kontekście szans i zagrożeń. Z jednej strony spektakularny rozwój w Polsce tych odnawialnych źródeł energii w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. 4000 gigawatów już praktycznie fotowoltaiki, 200 ponad 50 tysięcy prosumentów dodanych w zeszłym roku. I tutaj ta statystyka jest niesamowita, tak? W grudniu 2015 roku 4000 prosumentów, w grudniu 2020 roku, czyli 3 miesiące temu, 450 ponad tysięcy prosumentów w naszym kraju. I to jest efekt mojego prądu, to jest efekt boomu fotowoltaicznego, to jest efekt upowszechnienia tych paneli fotowoltaicznych na dachach naszych domów. W dalszym ciągu oczekujemy, że tych prosumentów będzie nam bardzo dynamicznie się zwiększała ilość. No i w związku z tym mamy wielkie pytanie przed nami. Jak myśleć o systemie energetycznym, w którym nie jest już kilkudziesięciu, kilkuset dużych uczestników, jak to było dotychczas i którymi zarządzały polskie sieci elektroenergetyczne z Konstancina, tylko funkcjonować w systemie, właściwie, gdzie są setki, dziesiątki, setki, a za chwilę miliony funkcjonujących w dwie strony odbiorców i producentów energii naraz, czyli tych słynnych prosumentów. W jaki sposób funkcjonować w sytuacji, w której dotychczas całe nasze myślenie o bezpieczeństwie energetycznym było myśleniem odgórnym, a teraz musimy zacząć konstruować myślenie o bezpieczeństwie energetycznym oddolnym. To jest zmiana paradygmatu, która pociąga za sobą bardzo daleko idące zmiany techniczne. I teraz, jeżeli mówimy o oddolnym bezpieczeństwie energetycznym, to pytanie, w jaki sposób buforować nadmiary produkcji energii elektrycznej wtedy, kiedy ona będzie generowana w zbyt dużej ilości w stosunku do konsumpcji, po to, żeby oddawać ją wtedy, kiedy będzie za mało generowanej energii ze źródeł odnawialnych, a kiedy będzie na nią zapotrzebowanie. I tutaj takie, wydaje mi się, trzy kierunki, które są warte do refleksji wspólnej, a może nawet cztery, bo pierwsze to są te pierwsze, to jest 3H z angielska, heat, hydrogen, hydro. Heat, myślę, że dotychczas nie braliśmy pod uwagę tego, że magazynowanie energii na dużą skalę może mieć miejsce nie tylko w magazynach litowo-jonowych, nie tylko energii elektrycznej, ale również w chłodzie i w cieple. Przechodzenie z tych magazynów dobowych na magazyny sezonowe może być bardzo ciekawym sposobem połączenia sektora ciepłowniczego i sektora elektroenergetycznego, generując z jednej strony bufor w lecie dla nadmiaru wytworzonej energii, choćby z fotowoltaiki, a jednocześnie wykorzystując ją
w zimie na potrzeby systemu grzewczego. Kompletnie zmiana, kompletna zmiana paradygmatu, również pod kątem ciepłownictwa. To już nie jest tak, że produkcja ciepła będzie nadrzędna, a energia elektryczna produktem ubocznym, ale może zdarzyć się tak, że to energia elektryczna będzie dyktowała, kiedy będziemy produkować ciepło. Wodór. Bardzo ciekawa perspektywa, ale perspektywa w dalszym ciągu przed nami za 10-15 lat. Musimy się do niej dobrze przygotować, musimy zainwestować i stąd cieszę się bardzo ze strategii wodorowej, którą przygotowujemy. Cieszę się bardzo z takiego hydrogen sector deal, jak my to nazywamy, czyli całej społeczności, która buduje się wokół wodoru, szukając tych możliwości buforowania za pomocą elektrolizerów, większych, mniejszych tej produkcji energii elektrycznej. Bardzo ciekawa perspektywa pod kątem również wiatru na morzu. Ogromny projekt gospodarczy, cała nisza, która się przed nami otwiera, jeżeli chodzi o zagospodarowanie polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, 5900 megawatów, które planujemy w 2030 roku, to będzie tyleż szansa na stabilniejszą energię niż z energetyki wiatrowej lądowej, ale również taką, która na dużą skalę będzie mogła posiłkować się tym buforowaniem, być może właśnie w elektrolizerach. Stąd 2000 megawatów w naszej strategii wodorowej elektrolizerów, które chcielibyśmy pod tym kątem wyprodukować. Stąd pomysł na pilotażową elektrociepłownię wodorową o mocy 50 megawatów, która mogłaby również dopełniać ten system wodorowo-cieplny. I wreszcie ostatni, najbardziej tradycyjny, najbardziej znany, ale w dalszym ciągu niewystarczająco wykorzystany w Polsce, czyli energetyka wodna. Mała, rozproszona, retencyjna energetyka wodna, pełniąca wiele różnych funkcji, krajoznawcze, bioróżnorodnościowe, ale również retencji wody. Nasz kraj jest poddany coraz większej presji suszowej. Wreszcie ta energetyka szczytowo-pompowa z wielkim pytaniem, czy powinniśmy iść w tą stronę i w jaki sposób myśleć o tym z kolei rodzaju buforu. Jeżeli mówiłem o dwóch kierunkach, czyli te 3H, to mówię jeszcze, to chciałbym jeszcze dodać do tego połączenie systemu elektroenergetycznego i tej produkcji energii elektrycznej ze źródeł nieciągłych z elektromobilnością. Wszystko wskazuje dzisiaj na to, że najbliższe 10 lat to okres bardzo szybkiego rozwoju samochodów elektrycznych napędzanych bateriami litowo-jonowymi i to wskazują na to wszystkie możliwe parametry. Po pierwsze fakt, że przemysł do tego się przekonał. Przemysł unijny zwłaszcza, ale również na całym świecie jasno wskazuje, że to samochody bateryjne są przez najbliższe lata przyszłością motoryzacji i gigantyczne zapotrzebowanie na baterie litowo-jonowe, które przekładają się na kolejne projekty coraz większych gigafabryk, które mają te baterie produkować, ale produkują je również coraz taniej, co powoduje, że te samochody nie dość, że się stają coraz tańsze w zakupie, to w sposób oczywisty są znacznie tańsze w użytkowaniu. Pytanie w momencie, kiedy tych samochodów będzie dużo, czy one mogą również pełnić rolę bufora, który będzie komplementarny w stosunku do produkcji energii elektrycznej, biorąc pod uwagę, że to będzie największy magazyn energii elektrycznej, co prawda jeżdżący, co prawda rozproszony, co prawda poddany bardzo wielu ograniczeniom ze względu na komfort kierowców, ale jednak taki magazyn i jednak będzie pytanie o to, w jaki sposób również do niego sięgnąć. Więc 3H plus elektromobilność to te bufory, które przed nami gdzieś tam w tej zmianie paradygmatu na paradygmat oddolnego bezpieczeństwa energetycznego będą przez najbliższe lata towarzyszyły i otwierają fantastyczne możliwości dla polskiej nauki, dla polskiego przemysłu, dla polskich innowatorów, dla polskich eksporterów. Okres pandemii pokazał oczywiście ogromne trudności, ogromne wyzwania zdrowotne, ale pokazał też
siłę naszej gospodarki, przedsiębiorczość i taką zdolność trafienia z tymi, elastyczność, zdolność trafienia z tymi produktami na rynek, może w kontekście też tego wyścigu technologicznego, który towarzyszy upowszechnianiu nowych technologii w energetyce i w transporcie, mamy nisze również do zagospodarowania i możemy dzięki temu jako kraj nie tylko skorzystać ekologicznie, nie tylko skorzystać na nowym systemie energetycznym, transportowym, ale również podnieść nasze miejsce w takiej międzynarodowej wymianie handlowej, stać się bardziej konkurencyjnym krajem, przebić to, do czego mówiono nam, że na które natrafialiśmy historycznie w przeciągu ostatnich setek lat, czyli taki szklany sufit pułapki średniego rozwoju kraju, który jest eksporterem surowców, a nie eksporterem rozwiązań, który koncentruje się na tym, żeby dawać materiały, a nie dawać know-how czy wartość intelektualną. Może w tym momencie jest dla naszego kraju szansa, pod warunkiem, że się zaangażujemy w ten wyścig technologiczny i pod warunkiem, że wszyscy razem skoordynujemy nasze wysiłki do tego, żeby ta szansa przerodziła się na progres gospodarczy, progres industrialny, przemysłowy i lepsze miejsca pracy dla nas i dla naszych dzieci. Proszę Państwa, tyle z mojej strony wprowadzenia. Bardzo się cieszę, mogąc uczestniczyć w tym akurat forum, ale wiem, że tych forów było kilka. Śledziłem z panem profesorem Nawratem wyniki poprzednich forów innowacyjności i chciałbym, żeby te spotkania były taką okazją do swobodnej wymiany poglądów, do takiej interakcji, do uwypuklenia też fantastycznego dorobku instytutów, które są w zapleczu ministra klimatu i środowiska, tworzą tą rodzinę ministra klimatu i środowiska instytucjonalną. Chcielibyśmy działać razem, chcielibyśmy Państwa włączyć w nasze prace, chcielibyśmy, żeby one były również słyszalne wewnątrz ministerstwa po to, żeby ta nasza nowa legislacja, żeby te działania legislacyjne, do których jesteśmy predestynowani, w jak najlepszym stopniu otwierały nas na te szanse, które Państwo po stronie nauki jesteście w stanie zidentyfikować. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja może się przedstawię. Michał Izdebski, Instytut Energetyki. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Jestem zaszczycony zarówno obecnością pana ministra, jak i uczestników panelu dyskusyjnego. Bardzo dziękuję, że pan minister oraz tak wysokiej klasy specjaliści zgodzili się poświęcić nam swój czas. I chciałbym przekazać teraz głos panu dyrektorowi Instytutu Energetyki, panu Tomaszowi Gałce. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja postaram się zaprezentować coś w rodzaju ogólnego spojrzenia na tematykę naszego dzisiejszego forum. Szczegółami zajmą się moi koledzy, którzy będą występować po mnie. I zacząć chciałbym od stwierdzenia, że tak jak to pan minister bardzo trafnie zauważył, transformacja energetyczna jest, nie będzie, tylko już jest. Dzieje się teraz na naszych oczach i wiąże się ona ze zmianami zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi. Proszę Państwa, zazwyczaj oddziaływanie energetyki na środowisko postrzega się w kategoriach jednostek wytwórczych. Ja zawsze w takiej sytuacji zaznaczam, że kiedy w mediach mówi się o tym, jak energetyka zanieczyszcza środowisko, to przeważnie są pokazywane chłodnie kominowe z dużych elektrowni, z których wydobywają się wielkie ilości pary. Tylko że o tym, że to jest para, nikt nie mówi. To wygląda efektownie, ale tak naprawdę jest to tylko część złożonego zjawiska, jakim jest system elektroenergetyczny. Myślę, że daleko mniej myśli się i mówi się o tym, jak transformacja energetyczna oddziałuje na system, na przesył i na dystrybucję, jakie stawia wyzwania i jakie problemy są z tym związane, które prędzej czy później trzeba będzie rozwiązać. Proszę Państwa, tytułem wstępu.
Niedawno uchwalona, przyjęta przez rząd polityka energetyczna Polski do roku 2040 zakłada bardzo duży stopień rezygnacji z dużych jednostek cieplnych, jednostek wytwórczych. Jeżeli spojrzymy na tę prognozę, która tu jest przedstawiona, to zauważymy, że do 2045 roku, no powiedzmy siódmego, praktycznie zupełnie zniknie węgiel brunatny. Udział węgla kamiennego znacznie się zmniejszy, no udział gazu pozostanie mniej więcej na tym poziomie, co obecnie. Ale przyczyn tego zjawiska jest kilka. Przede wszystkim brak możliwości lub celowości dostosowywania do wymogów środowiskowych. Dotyczy to zwłaszcza starych bloków, w których jest to po prostu fizycznie, technicznie nierealizowalne. W jaki stopień wyeksploatowania? Jak pan minister już wspomniał, wiele naszych jednostek wytwórczych jest, no, co dużo mówić, bardzo starych. Wiele z nich pracuje znacznie dłużej niż to pierwotnie zakładano podczas inwestycji. W związku z tym ich zastąpienie nowymi jest absolutną koniecznością. Brak uzasadnienia ekonomicznego. Może się okazać, że dostosowanie starszych jednostek do wymogów środowiskowych jest tak kosztowne, że ich eksploatacja po prostu się nie opłaci. No i wreszcie to dotyczy głównie bloków pracujących na węglu brunatnym, wyczerpanie dostępnych zasobów paliwa. Wszyscy wiemy, że nasze aktualnie eksploatowane źródła, zwłaszcza węgla brunatnego, wyczerpują się. Pozyskanie nowych jest bardzo trudne z różnych względów. Także tu nie zostaje nic innego, jak tylko rezygnacja z dalszej eksploatacji jednostek wytwórczych. Proszę Państwa, jeżeli jeszcze raz spojrzymy na tę prognozę, to możemy zauważyć, że w dużych jednostkach cieplnych, które obecnie stanowią, co tu nie mówił, no, podstawę systemu, w ciągu do roku 2040 będzie mniej więcej 17-18 gigawatów. Oczywiście trzeba będzie to czymś zastąpić, i nie tylko zastąpić, bo ta polityka energetyczna Polski zakłada również wzrost mocy zainstalowanej. Oczywiście, jak się przewiduje, to zastąpienie częściowo będzie przez energetykę jądrową. Bardzo dobrze się stało, że program energetyki jądrowej nabrał ostatnio trochę rumieńców, że coś się zaczęło w tej kwestii dziać, bo przez długie lata w zasadzie nie robiono niczego. Wydaje mi się, i chyba jest taki dość powszechny konsensus, że jest to dla nas rzecz absolutnie konieczna i nieunikniona. Oczywiście kwestią otwartą na razie jeszcze pozostaje lokalizacja. Wydaje się, że lokalizacja dwóch pierwszych jednostek w północnej Polsce jest raczej przesądzona. Kandydatura Pątnowa i Bełchatowa jest tu, zwłaszcza w dalszej perspektywie czasowej, również bardzo prawdopodobna, ponieważ są tam w tej chwili zlokalizowane duże elektrownie na węgiel brunatny, które wkrótce będą zamknięte. Także jest szereg innych proponowanych lokalizacji, niekiedy takich, można powiedzieć, dość egzotycznych. Niemniej jednak faktem jest, że do 2043 roku, powiedzmy według optymistycznej prognozy, około 9 gigawatów mocy zainstalowanej w energetyce jądrowej przybędzie. Oczywiście to nie wyczerpuje tematu, bo zapotrzebowanie będzie daleko większe i znaczna część tego zapotrzebowania będzie pokryta przez źródła odnawialne. W naszych warunkach, w naszych uwarunkowaniach wzrost udziału OZE będzie wynikał przede wszystkim z rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, a głównie na morzu, no i z fotowoltaiki, która ostatnio przeżywa prawdziwy boom, jak wszyscy wiemy. Jak widać, w ciągu 20 lat przewiduje się mniej więcej dwukrotny wzrost udziału procentowego OZE. W tej chwili, koniec lutego tego roku, prawie 6,7 gigawata jest na lądzie w energetyce wiatrowej.
Nowe aukcje dadzą około 4 gigawatów. Oczywiście jest tu ograniczenie związane z uwarunkowaniami prawnymi. Natomiast za 4 lata przewidywane jest pierwsze włączenie do bilansu elektroenergetycznego pierwszej morskiej farmy wiatrowej, a w ciągu 20 lat potencjał jest oceniany na poziomie do 10 nawet gigawatów i niewątpliwie to ten sektor będzie się rozwijał bardzo szybko. Jak już wspomniałem, prawdziwy boom przeżywa fotowoltaika. Obecnie jest to nieco ponad 4 gigawaty. Natomiast do 2040 roku może to być nawet 16 gigawatów. Będzie to ogromnie liczące się w bilansie źródła energii. Co wynika z tego bardzo szybko rosnącego udziału OZE? Jak już pan minister wspomniał, jest to decentralizacja wytwarzania. W 2030 roku ma być około miliona, a może nawet więcej prosumentów i oprócz tego będzie rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie. Klastry energii, spółdzielnie energetyczne. Czyli co to oznacza? Oznacza to, że liczba podmiotów realizujących produkcję energii elektrycznej będzie bardzo duża. Zamiast tych kilkudziesięciu czy może kilkuset obecnie pracujących dużych i średnich jednostek będzie to znacznie ogromnie większa liczba jednostek małych. Przepraszam, ale mam problemy ze zmienianiem slajdów. Jak to oddziałuje, jak to będzie oddziaływać na system przesyłowy? No przede wszystkim ten system musi zapewnić wyprowadzenie mocy z już istniejących jednostek i tych nowych, zarówno w tym elektrowni jądrowych i wiatrowych na lądzie i na morzu. Musi ten system uwzględnić konieczność współpracy z jednostkami o zmiennej charakterystyce pracy, z tymi źródłami, jak to się mówi, nieprzewidywalnymi. Kwestia rynku transgranicznych zdolności przesyłowych. Oczywiście poprawa pewności zasilania i zwiększenie efektywności przesyłu, czyli krótko mówiąc, zminimalizowanie strat w przesyle energii elektrycznej. Wyzwania dotyczą nie tylko systemu przesyłowego, ale także systemów dystrybucyjnych. Proszę Państwa, nasza sieć średnich napięć jest w bardzo kiepskim stanie. Średnia wiek infrastruktury jest w tej chwili bardzo wysoka. Natomiast poziom skablowania jest w porównaniu do rozwiniętych krajów Europy dramatycznie mały. W związku z tym przewiduje się rozwój systemów dystrybucyjnych w tym kierunku, który tutaj jest zaznaczony, a więc odtworzenie, skablowanie, automatyzacja, diagnostyka, analiza pracy sieci, no i sieci inteligentne. A w związku z tym, z rosnącym udziałem prosumentów, musi być to sieć nie pasywna jak obecnie, tylko sieć aktywna. Przepraszam bardzo, ale nie zmieniają mi się slajdy. Już wyświetla się chyba ostatni slajd. Właśnie nie chce się wyświetlić. Czy jest szansa, żeby ostatni slajd włączyć z poziomu osób kierujących forum? Bo... Ja widzę ostatni slajd. Tak?
to coś u mnie w takim razie. Dobrze, w takim razie myślę, że to mniej więcej tyle, co chciałem Państwu przedstawić. Tak jak wspomniałem, bardziej szczegółowa dyskusja będzie w kolejnych panelach tematycznych. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za prezentację i za przekazanie głosu. Pozwólcie państwo, że rozpocznę panel dyskusyjny pod tytułem Bezpieczeństwo i niezawodność systemu elektroenergetycznego wobec wzrostu generacji odnawialnych źródeł energii. Oczywiście wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania na czacie. Ten panel dyskusyjny pozwoliłem sobie podzielić na 5 części, 5 podtematów. Każdą z części chciałbym rozpocząć krótką prezentacją. Natomiast naszych specjalistów proszę o wyrozumiałość, ponieważ omawiane w prezentacjach zagadnienia starałem się maksymalnie uprościć, tak aby poruszana tematyka była zrozumiała dla jak najszerszego grona naszych widzów. Tak więc przejdźmy do pierwszej krótkiej prezentacji. W tej prezentacji chciałbym pokrótce i ogólnie omówić charakterystykę rozproszonych źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych, a także zastanowić się, czy OZE są równoważne źródłom konwencjonalnym, gdy dostarczają energię. Szanowni Państwo, generacja ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych należących do OZE zależy od kilku składników pogody, jednak w największym stopniu zależy od dwóch z nich. To jest to oczywiście od prędkości wiatru oraz nasłonecznienia. Źródła te, generacja wiatrowa i fotowoltaiczna, są tylko częściowo nieprzewidywalne. W związku z zależnością od nasłonecznienia bardziej przewidywalne są źródła fotowoltaiczne, natomiast wartość generacji wiatrowej jest bardzo zależna od prędkości wiatru. U dołu slajdu przedstawiłem zależność od na moc turbiny wiatrowej. Nie będę się teraz wdawał w jej szczegóły, natomiast proszę zwrócić uwagę, że prędkość wiatru oznaczona dużą literą V jest trzeciej potędze, tak więc drobny błąd w prognozie prędkości wiatru spowoduje znaczną różnicę prognozowanej generacji wiatrowej. Obrazuje to widoczny na slajdzie wykres. Proszę zwrócić uwagę, ja postaram się włączyć sobie teraz kursor. Mam nadzieję, że będzie on widoczny. Przy około 7 metrach na sekundę turbina generuje około 500 kW, natomiast jeśli prędkość wiatru wzrośnie o 3 metry na sekundę i będzie to 10 metrów na sekundę, wówczas jest to już 1500 kW. I jeszcze jedna cecha dotycząca generacji wiatrowej. Nie jest tak dobrze, że mówiąc kolokwialnie, jak wieje, to jest super. Niestety powyżej pewnej prędkości wiatru następuje gwałtowne wyłączenie generacji wiatrowych, co obrazuje wykres na tym slajdzie zaznaczony tutaj tym czerwonym owalnym kształtem. Ta cecha może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracy KSE, czyli Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Istotnym parametrem źródeł jest średnia produktywność, która dla generacji wiatrowej i fotowoltaicznej jest niestety dużo niższa niż dla źródeł konwencjonalnych. Generację wiatrową i fotowoltaiczną cechuje, jak już powiedzieliśmy, do pewnego stopnia przewidywalna, niekontrolowana zmienność. Jest to zmienność drobowa, czyli krótkoterminowa, widoczna na lewym wykresie, oraz zmienność sezonowa, czyli długoterminowa, widoczna na prawej części slajdu, oraz występuje oczywiście również zmienność obszarowa. O ile zmienność dobowa generacji wiatrowej jest praktycznie niezależna od generacji fotowoltaicznej, czyli mówię tutaj o tym, o lewym wykresie, o tyle zmienność sezonowa tych generacji posiada bardzo korzystną cechę, ponieważ, mówiąc znowu kolokwialnie, jak świeci, to nie wieje i odwrotnie, czyli wysoki poziom generacji wiatrowej częściej występuje zimą, a generacji fotowoltaicznej oczywiście latem, tak więc oba te źródła pięknie się dopełniają. Proszę Państwa, jeszcze niedawno energia do systemu elektroenergetycznego była dostarczana wyłącznie przez maszyny synchroniczne, które ze swojej natury zapewniały właściwe wartości dwóch istotnych parametrów, to jest inercji oraz mocy zwarciowej. Cóż to jest inercja i moc zwarciowa? Otóż w dużym uproszczeniu inercja to inaczej energia zgromadzona w masach wirujących generatorów synchronicznych. Jej odpowiednia duża wartość w przypadku zakłóceń w pracy systemu pozwala na jego stabilizację. Natomiast moc zwarciową przedstawiłem na slajdzie za pomocą bezpiecznika,
który dana moc warciowa jest w stanie przepalić. Zatem duża moc warciowa pozwala rozróżnić stan normalny, czyli pracę z prądem znamionowym, od stanu uszkodzenia, czyli gdy płynie prąd zwarciowy. Mała moc warciowa utrudnia takie rozróżnienie, czyli mówiąc znowu kolokwialnie, taka awaria nie przepali tak dużego bezpiecznika. Widoczna na slajdzie tabela podsumowuje te różnice w inercji mocy i mocy zwarciowej źródeł konwencjonalnych i źródeł OZE. Jak widzimy, OZE cechuje mała inercja oraz mała moc zwarciowa, a także istotnym elementem jest tutaj pośrednie połączenie z systemem elektroenergetycznym poprzez przekształtniki energoelektroniczne. Wymusza to od operatorów systemu podjęcie działań, które dostosują system do nowej sytuacji, a celem jest oczywiście zachowanie odpowiedniej mocy zwarciowej oraz inercji. Do metod pozwalających utrzymać odpowiedni poziom mocy zwarciowej i inercji w systemie należą instalacja kompensatorów synchronicznych oraz instalacja baterii akumulatorów połączonych z kompensatorami statycznymi, tak zwanych układów statką. Na slajdzie jako przykład przedstawiłem stosowany przez operatora włoskiego taki specjalny układ z próżniowym kołem zamachowym. To właśnie ma zapewnić odpowiednią inercję w systemie. Proszę Państwa, działania operatorów europejskich determinowane są rozporządzeniami Unii Europejskiej. Ja nie będę oczywiście tutaj ich omawiał, na slajdzie przedstawiłem jedynie przykłady, natomiast co chciałbym podkreślić, regulacje te wprowadzane są w interesie społecznym i zmierzają do przekształcenia źródeł OZE w źródła o cechach zbliżonych do źródeł konwencjonalnych. Przykładem takiego rozporządzenia, jednego z tych rozporządzeń, są tak zwane kodeksy sieciowe NCRFG. Kodeksy to obowiązują wszystkich nowych wytwórców i tutaj proszę zwrócić uwagę, o mocy osiągalnej, to nie jest błąd, już od 800 W. Kategoryzują ich według mocy osiągalnej w punkcie przyłączenia. Wartości progowe tych mocy zależą od decyzji operatora i zostały zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki, co uwidoczniłem na slajdzie za pomocą rysunku. Zgodnie z wymogami ogólnego stosowania nastąpiła parametryzacja części wymogów według potrzeb operatora. W tych pracach brał aktywny udział również Instytut Energetyki, a może przede wszystkim Instytut Energetyki. No i nasuwa się pytanie, czy te kodeksy sieciowe zawierają precyzyjne wymagania? Otóż w wielu kwestiach tak. Kodeksy zawierają m.in. precyzyjne wymagania dotyczące profilu pozostawania w pracy źródła OZE podczas zwarcia. Ten profil przedstawiłem właśnie na widocznym slajdzie. Wymagania dotyczące zachowania połączenia z siecią i kontynuacji stabilnej pracy odnawialnych źródeł energii po zakłóceniu mają uchronić system elektroenergetyczny przed utratą potencjalnie dużej ilości generacji po wystąpieniu zakłócenia. No i oczywiście także pomóc w odbudowie napięcia po usunięciu takiego zakłócenia. Na ostatnim slajdzie tej prezentacji chciałem poruszyć temat morskich farm wiatrowych. Są to oczywiście również turbiny wiatrowe, ale od turbin na lądzie odróżnia je fakt dużego oddalenia od brzegu. Stosuje się tutaj dwa rodzaje połączenia do systemu elektroenergetycznego, łączem prądu stałego, czyli łączem DC, co obrazuje górny rysunek na slajdzie, lub łączem prądu przemiennego, co pokazałem na dolnym rysunku. Wybór rodzaju nie jest prosty i oczywisty, konieczne są odpowiednie modele i zaawansowane analizy, m.in. dynamiczne, rezonansowe interakcji, w których to analizach duże doświadczenie posiada właśnie Instytut Energetyki. No i kilka faktów na temat tych łącz. Łącze DC stosowane jest, kiedy farma znajduje się bardzo daleko od brzegu, a zaletami tego połączenia są m.in. lepsze możliwości sterowania przesyłem mocy czynnej oraz regulacja napięcia. Łącze DC można też wprowadzić w głąb lądu i przyłączyć w głębi systemu. Natomiast łącze kablem AC, czyli łącze przemienne, stosowane jest, jeśli farma znajduje się niezbyt daleko od brzegu, natomiast jego zaletą jest dobrze opanowana i szeroko rozpowszechniona technologia
oraz niskie straty mocy. Szanowni Państwo, na tym chciałbym zakończyć tą prezentację i rozpocząć pierwszą część panelu dyskusyjnego. Pierwsze pytanie chciałbym skierować do przedstawiciela operatora systemu dystrybucyjnego, do pana Sławomira Noskę z Energooperator. I chciałbym zapytać, jakie nowe doświadczenia techniczne wynikają z masowego przyłączania źródeł fotowoltaicznych do sieci, w tym sieci niskiego napięcia? Chyba dzień dobry Państwu, od tego zacznę. Bardzo miło, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu. Bardzo interesujący temat. Z tych doświadczeń technicznych chyba pierwsze, co trzeba powiedzieć, to potwierdzają fakt, że te nasze sieci były budowane i projektowane zupełnie dla innej sytuacji, czyli dla takiej sytuacji, gdzie mamy odbiorców pobierających energię, a nie odbiorców z rozproszonymi źródłami energii. Z tego szczególnie w sieci niskiego napięcia wynikają pewne problemy techniczne, tak? Czyli chociażby wzrost napięcia często powodują, może nie często jeszcze, ale coraz częściej powodujący wyłączenie generacji, problemy asymetrii napięć. Myślę, że z czasem dojdzie kwestia doboru odpowiednich mocy transformatorów, tak więc to potwierdzenie tego faktu po prostu następuje w czasie rozwoju tak gwałtownej mikrogeneracji. Ważne, co należy zauważyć, chyba jest dwa różne tempa rozwoju. W związku z tym, że te nasze sieci tak naprawdę nawet nie kilkadziesiąt, ale kilkaset tysięcy kilometrów linii były budowane przez długi okres. Odtwarzanie tego majątku, modernizacja, wprowadzanie nowych rozwiązań wymaga także czasu. Tempo, czyli tutaj mamy do czynienia z takim wolniejszym tempem. Jeżeli chodzi o generację rozproszoną, wystarczy spojrzeć na to ostatni rok, tak? To jest w zasadzie wybuch w zakresie zmian rynku energii. Mamy dwa tempa i te różne tempa wprowadzają pewne ryzyko technologiczne, ryzyko co do doboru technologii, szczególnie w sieciach dystrybucyjnych, ponieważ tak, dzisiaj mamy na przykład szybki rozwój generacji rozproszonej. Jeżeli spojrzymy na sąsiada Niemcy, tam już jest generacja rozproszona łączona z małymi magazynami energii w budynkach. To jest 50%. Jeżeli to będzie współpracowało z instalacją domową, będzie zarządzalne, poprawia tak naprawdę warunki pracy sieci i zmienia te warunki, czyli te rozwiązania technologiczne, powinniśmy uwzględnić to, co zmieni się na rynku energii. Jeżeli dojdziemy do wspólnot energetycznych, jeżeli te wspólnoty energetyczne staną się faktem, no to energia będzie bilansowana w pewnych obszarach, czyli zupełnie zmieni nam się sposób rozpływu energii w sieci. To też jest nowe wyzwanie technologiczne, które powinniśmy uwzględnić, szukając tych optymalnych rozwiązań do budowy sieci. Jeżeli dołączymy samochody elektryczne, o których pan minister mówił, które powinny współpracować z całym systemem elektroenergetycznym, kolejne wyzwanie, które będzie zmieniało nasze podejście. Więc to ryzyko technologiczne przy tych dwóch różnych prędkościach będzie istniało. Z jednej strony zagrożenie, z drugiej strony szansa ze względu na wielość technologii, którymi będziemy mogli dysponować. W zakresie odbiorców dostrzegam taką różnorodność technologiczną, łagodnie mówiąc, czyli tak naprawdę brak standardów. Jeżeli odbiorcy zarządzając energią u siebie, stosując różnego typu inwertery, tu potrzebna jest standaryzacja bardzo wysoka, bo tak naprawdę gdzieś w tej drodze dochodzenia do rynku energii mówimy o współpracy całego systemu energetycznego, więc tym bardziej też odbiorców. I to z takich kolejnego elementu, który dostrzegam w zakresie pewnego ryzyka technologicznego, tak? Czyli potrzeby w tej ogólnej digitalizacji całego rynku energii, standaryzacji, szczególnie po stronie tej odbiorczej. Dziękuję. Bardzo dziękuję za odpowiedź. I identyczne pytanie kieruję do pana prezesa Wojciecha Drożdża, przedstawiciela Enaoperator. Może je ponownie tutaj
Przeczytam, jakie nowe doświadczenia techniczne wynikają z masowego przyłączania źródeł fotowoltaicznych do sieci, w tym sieci niskiego napięcia? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pozdrawiam ze Szczecina, dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, Enea Operator przyłączyła w latach 2017-2019 ponad 17 tysięcy mikroinstalacji. W pierwszym kwartale tak naprawdę tego roku zaobserwowaliśmy już ponad 5,5 tysiąca przyłączeń. Tak naprawdę ta tendencja pokazuje, że liczba mikroinstalacji przyłączonych w tym roku przewyższy kilkukrotnie ubiegłoroczną. Plan rozwoju Enea Operator zakłada przeznaczenie na rozwój całej sieci w najbliższych 6 latach ponad 7 miliardów 600 milionów złotych. Ponad 90% tej kwoty to nakłady na modernizację i rozbudowę naszej sieci dystrybucyjnej. Chcielibyśmy, proszę Państwa, być tym operatorem, który nadąża za tą rewolucją, o którym już kolega właśnie z energii wspominał. Rosnąca liczba rozproszonych źródeł energii oczywiście wpłynie u nas na zarządzanie i na eksploatację tej sieci, jak i również na sam system elektroenergetyczny. Od wielu lat operatorzy systemu przesyłowego i również systemów dystrybucyjnych realizują strategie mające na celu dostosowanie infrastruktury do rozwoju energetyki rozproszonej, tak aby zapewnić zdolność do dostarczania klientom energii elektrycznej w określonych warunkach, w określonym miejscu, czasie oczywiście, oraz tak, aby sprostać rozwojowi generacji rozproszonej czy też lokalnych inicjatyw w zakresie klastrów czy też spółdzielni energetycznych. Dla operatorów systemów dystrybucyjnych zmiany na rynku energii stwarzają szereg wyzwań natury technicznej i organizacyjnej, gdyż tak jak również powiedział mój przedmówca, nie byliśmy przygotowani ze swoją siecią do pracy z dużą ilością źródeł rozproszonych. Była ona po prostu projektowana jako źródła jednokierunkowe. Ponadto nie jest przygotowana na nowego typu odbiorców, czyli tak, że u nas w sieci Enea Operator nie uwzględnialiśmy kiedyś oczywiście stacji ładowania pojazdów, nie uwzględnialiśmy magazynów energii, czy też innych źródeł rozproszonych. Istotną tutaj kwestią związaną z dynamicznym rozwojem źródeł rozproszonych jest kwestia możliwości zarządzania pracą tych źródeł, a w szczególności mikroinstalacji. Mikroinstalacje przyłączane obecnie są głównie w trybie zgłoszenia zgodnie z ustawą prawo energetyczne, a więc w szczególności bez oceny istnienia warunków technicznych przyłączania mikroinstalacji. Przyczynia się to do występowania problemów związanych z zapewnieniem właściwych parametrów pracy sieci dystrybucyjnych, ale także stwarza ryzyko potrzeby redukcji ich generacji. Wydaje nam się, jako Enea Operator, że nadanie operatorom systemów elektroenergetycznych prawo do redysponowania generacją rozproszoną, mikroinstalacjami na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię, umożliwi dalszy stabilny rozwój i możliwość przyłączenia instalacji OZE przy zapewnieniu bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego oraz będzie to stanowiło środek zaradczy do utrzymania bezpiecznej pracy tego systemu. Ponadto wydaje nam się, że możliwość redysponowania mikroinstalacjami, które przyłączane są do sieci dystrybucyjnej w trybie zgłoszenia, przyczyni się do zapewnienia przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej wynikających z przepisów prawa oraz poprawy ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Można także tutaj wspomnieć o możliwości ograniczenia generacji mikroinstalacji, która przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, jak również umożliwi świadczenie usług elastyczności przez agregatorów lub wspólnoty energetyczne, a także pozwoli na zbilansowanie obszarów klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych bądź też wspólnot energetycznych. Szanowni Państwo, to jest istotne, to, że chcąc sprostać dynamicznemu rozwojowi generacji rozproszonej, wymagane jest to, aby wprowadzić mechanizmy umożliwiające tworzenie rynku usług systemowych, również oczywiście na poziomie OSD, a nie tylko operatora sieci przesyłowych. W naszej ocenie
jednym z najważniejszych elementów będzie stworzenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych do kreowania elastyczności zarówno po stronie infrastruktury sieciowej, jak i po stronie użytkowników sieci. Z punktu widzenia OSD, rozwój instalacji OZE, w tym mikrosieci jako źródła elastyczności, może przynosić korzyści w zakresie optymalizacji pracy, a także w zakresie rozwoju infrastruktury sieciowej. Jednak uważamy, że żywiołowy i nieuporządkowany rozwój instalacji OZE, w tym mikrosieci oczywiście, często wiąże się z wystąpieniem ryzyk dla OSD o charakterze ekonomicznym oraz optymalizacyjnym. Jako ryzyko należy tutaj wymienić m.in. lokowanie instalacji w miejscach nieoptymalnych z punktu widzenia potrzeb sieci OSD, bądź też tworzenie klastrów, czy też mikrosieci bez technicznego i ekonomicznego uzasadnienia. Dlatego też, proszę Państwa, aby korzystać z usług elastyczności systemu do utrzymania napięcia i zarządzania ograniczeniami sieciowymi, można zapewnić korzyści takie jak chociażby ograniczenie inwestycji w określonych punktach sieci dystrybucyjnej i przesunięcie środków inwestycyjnych na inne zadania, zmniejszenie strat technicznych, zapobieganie przeciążeniom sieci, poprawa parametrów i poprawa zasilania odbiorców, a także zwiększenie możliwości przyłączeniowej dla źródeł niestabilnych. Panie Wojciechu, bardzo, bardzo dziękuję o tych szczegółach, o które tutaj Pan wspomniał, typu elastyczność. Będziemy jeszcze mówić, natomiast... Zdanie, jeżeli mogę powiedzieć... Oczywiście. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że tak długo. W takim razie operatorzy, proszę Państwa, systemu dystrybucji są spółkami podlegającymi regulacjom z ograniczoną swobodą, oczywiście inwestycyjną, czy też cenotwórczą. A to oznacza, że muszą mieć możliwość nabywania usług elastyczności systemu we wszystkich przedziałach czasowych i otrzymywania wynagrodzenia zgodnie z poniesionymi kosztami. Tyle. Dziękuję serdecznie. Przepraszam, że przedłużyłem. Bardzo dziękuję za tak szczegółową wypowiedź. Mamy tutaj z nami również przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, pana prezesa Janusza Gajowieckiego. I mam nadzieję, że pan Janusz jest z nami. Tak, widzę, że pan Janusz się pojawił. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Panie Januszu, mam do pana takie pytanie. Jak na przestrzeni wielu lat ocenia pan dokonania w zakresie technologii wytwarzania energii w źródłach wiatrowych? Oraz takie drugie podpytanie, jakie są doświadczenia inwestorów, bo pan pewnie je zna, istniejących farm wiatrowych ze współpracy z operatorami sieciowymi? Dziękuję panie dyrektorze za to pytanie. W naszej organizacji, która zrzesza ponad 110 podmiotów na rynku wiatrowym w Polsce, mam przyjemność reprezentować i tą branżę wiatrową na lądzie i wszystkich inwestorów dzisiaj prowadzących projekty na morzu. Więc tak naprawdę to pytanie jest dwuczłonowe, jak ta technologia się zmienia w ostatnich latach i czy zmienia się in plus. I tutaj odpowiedź jest jednoznaczna. Ta technologia rozwija się bardzo szybko, w bardzo dobrym kierunku, za którym często sieci, operatorzy sieci dystrybucyjnych czy przesyłowych w wielu różnych krajach, nie tylko w Polsce, często nie nadąża. Nad wykorzystaniem wszystkich tych wspaniałych korzyści, którymi funkcjonalnościami, którymi dzisiaj ta branża dysponuje. Należałoby zacząć przede wszystkim od tych kwestii, które wynikają z tłamszenia tego rozwoju, tego potencjału energetyki wiatrowej. I tu należy wskazać między innymi projekt polityki energetycznej państwa, niedawno opublikowanym. Chyba nie mamy wszyscy złudzenia, że już po publikacji tego dokumentu on jest praktycznie zdeaktualizowany, zupełnie oderwany od wszystkich kwestii finansowych, które rządzą dzisiejszym światem. Ekonomia, kwestie związane z rentownością i opłacalnością danych inwestycji, które się przekładają na ceny energii, więc tutaj ta niespójność dokumentu z cenami emisji powoduje, że pewnego rodzaju technologie, takie technologie najtańsze
dla naszego systemu, dla kraju, który ma ogromny potencjał, jeżeli wykorzystanie tej lądowej energetyki wiatrowej i tej morskiej energetyki wiatrowej nie są w pełni wykorzystane. Więc możemy tutaj mówić o pewnego rodzaju takiej sztucznej barierze, która dzisiaj uniemożliwia wykorzystanie potencjału i szybkiego rozwoju, który nastąpił w technologii generowania energii elektrycznej z wiatru. Mam nadzieję, że dokument będzie w miarę szybko zaktualizowany. Te jednostki węglowe, które zostały pokazane na prezentacji wprowadzającej, też chyba nie mamy złudzenia, że będą dużo szybciej niestety musiały wypadać z systemu albo funkcjonować na zupełnie innych zasadach niż dzisiaj w sytuacji tak wysokich prognozowanych cen za emisję CO2, bądź tych cen, które już mamy dzisiaj na rynku, doświadczamy, co się przekłada bezpośrednio również na wyniki finansowe naszych spółek Skarbu Państwa. To są liczby, z tym się nie dyskutuje. Wracając do kwestii związanych z tym postępem technologicznym, patrząc na turbiny wiatrowe, nie tylko mówimy o spadku kosztów, których tutaj zauważył pan minister Kurtyka na samym początku, czyli z tych cen sięgających często 500 zł jeszcze 10-15 lat temu za jedną megawattogodzinę. Dzisiaj mówimy o produkcji tej energii na poziomie około 130-150 zł za jedną megawattogodzinę, która uwzględnia już czy koszty bilansowania, czy kosztu profilu zupełnie odmiennego i trudnego do zarządzania, tak, przez operatora, ale uwzględniające już te wszystkie potrzebne koszty. Mówimy o nowej generacji turbin, o cenie dla technologii, które osiągnęły już moc często 5-6 megawatów mocy zainstalowanej. Mówimy o czwartej generacji turbin wiatrowych, które cechuje już zupełnie inna charakterystyka również wykorzystania siły wiatru, odpowiednie ustawianie się do wykorzystania każdego podmuchu, nie tylko o wzroście tych turbin, często sięgających 220 metrów na lądzie, tej całkowitej wysokości łącznie z wieżą i łopatą. Więc mówimy tutaj o technologii, która osiąga produktywność na poziomie jednostek konwencjonalnych. I tutaj właśnie w stronę pana dyrektora chciałem poczynić uwagę, że te najnowsze turbiny, niestety my ich dzisiaj ze względów tych barier, sztucznych barier regulacyjnych, stłamszonych, niestety nie posiadamy i nie możemy jakby wspierać tutaj pracą systemu elektroenergetycznego tymi najnowszymi, innowacyjnymi jednostkami wytwórczymi. Liczę, że w tym roku, zgodnie z zapowiedzią polskiego rządu, zostanie poluzowana tak zwana 10H zasada lokalizacji farm wiatrowych i będziemy mogli te najnowsze jednostki również wprowadzić do pracy w Polsce w przeciągu dwóch, trzech lat. Dla zobrazowania wszystkim Państwa, te jednostki nowej generacji, czwartej, mają produktywność pracy i wielkość porównywalną do tych turbin wiatrowych na morzu dzisiaj pracujących. To są średnio tej jednostki mocy pracujące obecnie na Morzu Północnym, które my byśmy dzisiaj chcieli instalować na lądzie. I tutaj load faktory sięgają 50% mocy zainstalowanej na wysokości 220 metrów. W tym momencie praktycznie w Polsce nie ma miejsca, gdzie taka technologia nie byłaby case'em biznesowym, nie ma takiego miejsca, w którym na tej wysokości nie wieje wiatr. Więc jest to ogromny przełom w stosunku do tego, co mieliśmy jeszcze kilka lat temu. Patrząc na morze, jeszcze kilka słów, żeby nie przedłużając, bo to jest bardzo ciekawy i atrakcyjny dzisiaj temat. Weszliśmy w tą dziedzinę gospodarki, dopiero co uczymy się. Ona jest nieco droższa. Tu te ceny sięgają często na naszych realiach około 75-80 euro za megawattogodzinę. Czekamy dzisiaj na pewnego rodzaju ustalenia polskiego rządu co do tej ostatecznej ceny, z jaką będziemy budować morski farm wiatrowy. Ja liczę, że to będzie cena, która właśnie umożliwi taki dynamiczny i wielkoskalowo zaplanowany w ustawie offshore'owej
która się pojawiła na początku tego roku, plan budowy pierwszych gigawatów. Więc ja mam nadzieję, że ta cena będzie na takim poziomie, który umożliwi wykorzystanie tego naszego potencjału. Tutaj moce, proszę Państwa, sięgają często dzisiaj 14 i 15 megawatów mocy. Takie turbiny 15-megawatowe, 14-megawatowe dzisiaj już są planowane przez spółki, które realizują projekty development morskich farm wiatrowych na Bałtyku. To są już źródła, które będą skupiać się na poziomie około 1000-1200 megawatów mocy zainstalowanej, porównywalnej do właśnie wielkości poszczególnych bloków cieplnych. Więc... Panie prezesie, bardzo dziękuję za wypowiedź. Niestety czas nas goni. Natomiast chciałem zaznaczyć tutaj, że to, co pan prezes Janusz Gajowiecki powiedział, świetnie się łączy z kolejną prezentacją, w której chciałbym przedstawić wyzwania dla bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego ze strony generacji fotowoltaicznej i wiatrowej o znacznych mocach. Czy mogę uprzejmie prosić o nową, kolejną prezentację? Bardzo dziękuję. Ponieważ czas nas goni, to ja postaram się tutaj w miarę sprawnie przedstawić ten kolejny podtemat. Otóż z niezawodnością systemu elektroenergetycznego ściśle związane są dwa pojęcia: wystarczalność i niezawodność operacyjna. Otóż wystarczalność to zdolność systemu do pokrywania zapotrzebowania na moc i energię oczywiście wszystkich odbiorców przez cały rozpatrywany okres. Natomiast niezawodność operacyjna to zdolność systemu do funkcjonowania i realizacji swych funkcji pomimo występowania nagłych zakłóceń. Zgodnie z prawem energetycznym za bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania systemu, naszego systemu, odpowiada operator systemu przesyłowego oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych. System elektroenergetyczny z dużym udziałem OZE, o czym wspominaliśmy na poprzedniej prezentacji, cechuje zmniejszenie mocy zwarciowej w systemie oraz zmniejszenie całkowitej inercji oznaczonej literą H. Tę ostatnią cechę obrazuje widoczna na slajdzie mapka. Jak widzimy, systemy elektroenergetyczne krajów z dużym udziałem OZE mają inercję poniżej 2 sekund, co oznaczono kolorem czerwonym, natomiast nasz krajowy system elektroenergetyczny oznaczono jak na razie kolorem zielonym z inercją powyżej 4 sekund. Ponadto system elektroenergetyczny z dużym udziałem OZE cechuje istotna zmienność wytwarzania, o której już mówiliśmy, znacznie niższa obserwowalność, sterowalność generacji rozproszonej OZE. Chyba jednak najistotniejszą cechą systemu z dużym udziałem OZE jest nieunikniona zmiana charakteru systemu z przedstawionego na slajdzie scentralizowanego, w którym energia płynęła jednokierunkowo, tutaj widoczne są strzałki w kolorze szarym, z jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych poprzez sieć przesyłową, sieć dystrybucyjną do odbiorców. Ta sieć zmieni się na sieć zdecentralizowaną, o której tutaj wspomniał pan prezes Droszcz. Energia w takim systemie zdecentralizowanym płynie dwukierunkowo. Pojawiły się nam strzałki w kolorze zielonym. Są to strzałki ze źródeł OZE, z generacji wiatrowych i fotowoltaicznych, z magazynów energii oraz oczywiście od prosumentów, coraz częściej posiadaczy aut elektrycznych. Wspominaliśmy już wszystkie elementy zdecentralizowanego systemu, a więc również generacje wiatrowe i fotowoltaiczne podlegają przepisom prawa Unii Europejskiej. Zatem jeśli chcemy przyłączyć generację, zaglądamy do kodeksów przyłączeniowych. Operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych interesują kodeksy operacyjne, a ponieważ energia elektryczna stała się obecnie towarem, tak więc wszystkich interesują kodeksy rynkowe. Wróćmy do niezawodności i bezpieczeństwa KSE. Otóż stan systemu jest uważany za bezpieczny, jeśli jest spełniona tak zwana reguła N-1, która mówi, że po wyłączeniu dowolnego z elementów systemu jego obciążenie zostaje przejęte przez pozostałe w ruchu elementy bez przekroczenia obowiązujących ograniczeń technicznych.
Obrazuje to widoczny na slajdzie rysunek przedstawiający awarię transformatora. Oznaczyłem tę awarię kolorem żółtym. W wyniku tej awarii wyłączona została, niech to będzie farma wiatrowa numer 2, a jej obciążenie przejęły, jak widzimy, generatory numer 1, 3 oraz 4. Na poprawę niezawodności sieci dystrybucyjnej, czyli nadzorowanej przez operatorów sieci dystrybucyjnej, mają wpływ elementy takie jak eliminacja zdarzeń losowych oraz inwestycje sieciowe. Do głównych inwestycji należą nowe prowadzenia średniego napięcia, nowe stacje i automatyzacja sieci polegająca na instalacji rozłączników i samoczynnych wyłączników, tak zwanych reclosers, a także wdrożenie systemu FDIR, co przedstawia rysunek w prawej części slajdu. Postaram się, mam nadzieję, że mój kursor jest widoczny. W czasie T0 nastąpiła awaria. W chwili T1 nastąpiło wyłączenie dużego fragmentu sieci, a następnie otwarcie od odpowiednich odłączników w chwili T2 umożliwiło w chwili T3 przywrócenie zasilania w możliwie największym fragmencie sieci. Eliminacja tych zdarzeń losowych oraz inwestycje pozwalają wyeliminować przerwy w zasilaniu. Są to przerwy, mówimy o przerwach większych niż 3 minuty, czyli obniżenie tak zwanego wskaźnika SAIDI. Jest to wskaźnik średniego czasu trwania przerwy długiej, czyli takiej większej niż 3 minuty, w dostawach energii elektrycznej i jest on podawany w minutach. Szanowni Państwo, no nie ukrywam, że będę się trochę chwalił. Instytut Energetyki dla jednego z operatorów sieci dystrybucyjnej opracował koncepcję inwestycji i rozwoju sieci średniego napięcia. Praca dotyczyła 2,5 miliona odbiorców oraz 260 tysięcy węzłów sieci i pozwoliła ponad dwukrotnie zmniejszyć wspomniany wskaźnik SAIDI, co obrazują rysunki widoczne na slajdzie. Rysunek w lewej części slajdu to mapka sieci operatora systemu dystrybucyjnego, na której kolorami, zgodnie z legendą widoczną po lewej stronie w lewej części slajdu, oznaczono wartości współczynnika SAIDI. Jak widać, przeważa kolor czerwony. Natomiast rysunki po prawej stronie to wynik opracowanej przez Instytut Energetyki koncepcji. Jak widać, na mapce zaczął przeważać kolor zielony. Proszę Państwa, w celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wykonuje się też zaawansowane prace analityczne. Takie prace powstają również w Instytucie Energetyki, a są to m.in. analizy bezpieczeństwa KSE w horyzoncie krótko- i długookresowym, analizy możliwości przyłączeniowych w węzłach KSE, studia badawcze możliwości zastosowania w KSE nowych rozwiązań automatyki przeciwkołosaniowo-odciążającej, czy też wspomniane już opracowanie wymogów ogólnego stosowania dla jednostek wytwórczych w zakresie wynikających z zapisów kodeksów sieciowych. W systemach elektroenergetycznych nieodzowne są układy regulujące napięcie i chyba warto podkreślić, że w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym to układy opracowane przez Instytut Energetyki. Ich lokalizacja widoczna jest na mapce, którą umieściłem na slajdzie. Oznaczone kolorem niebieskim układy ARST, czyli układy automatycznej regulacji napięcia na szynach stacji transformatorowych. Widzimy tam również oznaczone kolorem czerwonym układy ARNE, przeznaczone do automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej elektrowni, zapewniające również rozdział mocy biernej pomiędzy generatorami tejże elektrowni. Instytut Energetyki realizuje również wdrożenia, nie są zaznaczone one na mapce, ale są to układy nazywane układami URST, służą one do automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej farm wiatrowych. To tyle w ramach drugiego podtematu. Chciałem teraz przejść do drugiej części panelu dyskusyjnego. I w tej drugiej części chciałem zadać pytanie panu prezesowi Wojciechowi Drożdżowi z Enea Operator. Przepraszam bardzo, panu kierownikowi Sławomirowi Noskę z Energa Operator.
Jeśli mogę prosić o... Jest, widzimy już pana Sławomira Noskę. Już jest. I chciałem to zapytać, w jakim stopniu masowe przyłączenie generacji fotowoltaicznej, w tym do sieci niskiego i średniego napięcia, stanowi wyzwanie dla niezawodności dostaw energii i jak zmieni to podejście do inwestycji, innowacji i rozwoju? Dziękuję bardzo. Pytanie bardzo szerokie. Tak jak wspominałem w pierwszej mojej wypowiedzi, no samo przyłączanie dużej ilości generacji będzie wyzwaniem, szczególnie dla jakości dostaw energii elektrycznej. I oczywiście możemy klasycznymi technologiami, czyli skracaniem ciągów, większe przekroje, więcej stacji, podążać za wymogami przyrostu generacji rozproszonej. I tutaj można by z pewnością wiele o tym mówić, o nowych metodach planowania inwestycji, ale ja bym chciał się skupić na tej drugiej części pytania, czyli jak zmieni to podejście do inwestycji, innowacji i rozwoju. A może bardziej do, jak to zmieni podejście, czy zmienia podejście do innowacyjnego rozwoju. W związku z tym, że tak naprawdę posiadamy wiele możliwości technologicznych w zakresie rozwoju naszych sieci, zapewniając bezpieczeństwo dostaw i dostosowując do potrzeb wynikających z gwałtownego rozwoju generacji rozproszonej, to niezbędne jest chyba działanie takie, w których weryfikujemy najpierw technologię w obszarach pilotażowych, demonstracyjnych, badamy w tych obszarach technologię, z tego opracowujemy rekomendacje, dalej badamy możliwości skalowania i wdrażamy te nowe, innowacyjne rozwiązania w zakresie rozwoju sieci w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych, a w zasadzie coraz bardziej można mówić o wdrażaniu na rynku energii. I tutaj, aby mówić bardziej o konkretach, chciałbym pokazać, jak energooperator do tego tematu podchodzi już tak bardziej szczegółowo. Więc po pierwsze postrzegamy konieczność współpracy na poziomie europejskim w zakresie tego innowacyjnego rozwoju, ponieważ tak naprawdę obracamy się w zakresie wzrostu niezawodności, w zakresie rozwoju rynku energii elektrycznej, rozwoju rozproszonych źródeł energii w prawie, w ramach, w kierunku rozwoju, w budowaniu wspólnego rynku europejskiego. W związku z tym nie wystarczy działanie tylko w obszarze OSD, czy nawet w kraju, ale powinniśmy szukać współpracy także na rynku europejskim. I ta współpraca się nam opłaca, ponieważ tam są duże fundusze, czy też zakończonego programu Horizon 2020, czy teraz otwierającego się programu Horyzon Europa. To duże dofinansowanie, duża wartość dofinansowania do kosztów. I w tym wypadku ta współpraca bardzo duży nacisk energooperator kładzie na tą współpracę międzynarodową, gdzie faktycznie przystępujemy do realizacji projektów, które pozwalają nam otwierać się na nowy, innowacyjny rozwój. Myślę tu w szczególności o projektach w obszarze elastyczności sieci, czyli już nie tylko co zrobić z siecią, ale jak elastyczności i usług elastyczności, jak współpracować na rynku energii w zakresie uzyskiwania elastyczności. Dwa duże projekty międzynarodowe, w których uczestniczymy. Drugi obszar to są wspólnoty energetyczne, lokalne wspólnoty energetyczne i ich współpraca z OSD, z całym rynkiem energii. To jest ten innowacyjny rozwój, który też staramy się realizować na poziomie europejskim. Dwa też duże nowe projekty, łącznie z firmami spoza kraju, łącznie z obszarami demonstracyjnymi w Polsce, w innych krajach, gdzie badamy technologię. Efekt w zakresie możliwości wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań jest bardzo duży. Po pierwsze, mamy możliwość testowania technologii u siebie, w obszarze demonstracyjnym, przy współpracy z partnerami krajowymi. Po drugie, mamy możliwość korzystania z know-how i wiedzy zdobywanej w innych obszarach demonstracyjnych, w innych krajach.
I oprócz tego, co jest ważne, to co wykonujemy w ramach tych projektów wpływa na kształt regulacji europejskich, ponieważ z tych projektów generowane są rekomendacje dla Komisji Europejskiej i Komisja Europejska pozwala nam, czy też definiuje kierunki rozwoju ram tych innowacyjnych dla nowych możliwości na rynku energii. I z tych takich, mówiąc o innowacyjnym rozwoju, w sensie rozwoju uwzględniającego szybki przyrost generacji rozproszonej, zmian, generalnie zmian na rynku energii, ale też jakości dostaw energii elektrycznej, ja postrzegam takie trzy kluczowe obszary, gdzie ta współpraca międzynarodowa jest szczególnie potrzebna, czyli elastyczność i usługi elastyczności, właśnie wspomniane przeze mnie wspólnoty energetyczne i aktywny klient i rzecz, która wydawałoby się, że może mniej dotyczy samych operatorów, ale z punktu widzenia biura innowacji, w którym kieruję, to jest taka współpraca multienergetyczna. Wspominał też o niej pan minister, mówiąc o 3H, gdzie powinniśmy patrzeć zarówno na energię elektryczną, na ciepło, zimno, wodę. I to jest kolejny obszar, gdzie ta współpraca międzynarodowa jest potrzebna, żeby wypracować nowe, innowacyjne możliwości rozwoju. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Chciałem może teraz delikatnie zmienić kierunek i spytać pana prezesa Tomasza Sikorskiego, pana prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w jakim stopniu wielkoskalowe farmy wiatrowe na morzu i skala planowanego przyłączenia generacji fotowoltaicznej będą stanowić wyzwanie dla niezawodności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego? Dobry, chciałem potwierdzić, że mnie słychać. Tak, słychać. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwoli pan, panie dyrektorze, najpierw bardzo podziękuję za zaproszenie do udziału w forum. Bardzo się cieszę, że dyskusja na tematy znajdujące się w agendzie trwa i jest prowadzona, gdyż to są to tematy niezwykle ważkie i w dużej mierze przesądzą o sukcesie transformacji, tak jak to było powiedziane. W tym dwóch kluczowych jej aspektach bezpieczeństwa i przeprowadzenia oraz racjonalnych kosztów jej wdrożenia. Jeżeli chodzi o pytanie, które pan dyrektor postawił, to z perspektywy operatora systemu przesyłowego istnieją trzy ważne aspekty wiążące źródła odnawialne i system elektroenergetyczny. Jest to niezawodność pracy systemu, aspekt bilansowy i aspekt kosztowy, który też jest w tej grupie tych trzech istotny. Z punktu widzenia niezawodności pracy systemu, źródła OZE jako źródła łączone energoelektronicznymi układami są pasywne w zakresie zjawisk związanych ze stabilnością generalnie rozumianą. I tutaj nie ma problemów. Niemniej jednak występują trzy obszary, w których musimy sprostać wyzwaniom, a więc po pierwsze to jest zapewnienie dróg przesyłu na duże odległości. No, w szczególności dotyczy to przede wszystkim farm morskich, gdzie duże skupiska generacji będą musiały być rozprowadzone na dalekie odległości i tutaj utrzymanie niezawodnych połączeń będzie krytyczne. Drugie istotne wyzwanie to jest nadążna i dynamiczna regulacja napięć. To będą wyzwania, z którymi będziemy musieli się zmierzyć i którym będziemy musieli sprostać. No i trzecie, co było już też wspominane, to jest inercja, czyli zapewnienie odpowiedniej inercji w systemie do czasu, dopóki te masy wirujące faktycznie będą musiały pozwolić nam na szybkie, milisekundowe reagowanie na zakłócenia. Oczywiście istotny aspekt w kontekście tej wielkoskalowej generacji morskiej to jest wyprowadzenie mocy, niezawodność tego wyprowadzenia. Tutaj, jak wszyscy wiemy, kable eksportowe jako ten istotny czynnik wpływający na niezawodność, jak również redundancja połączeń, czy połączenia radialne, czy połączenia sieciami oczkowymi w przyszłości, kiedy tej mocy będzie więcej. To są te aspekty, które przesądzą o tym, że będziemy mogli źródła zlokalizowane właśnie w obszarze
w obszarze czy to morskiej energetyki wiatrowej, czy dużych farm fotowoltaicznych traktować jako no, pewny komponent generacji w systemie elektroenergetycznym. Jeżeli chodzi o źródła rozproszone, dwa słowa, no tutaj oczywiście kwestia wyprowadzenia mocy w sieciach dystrybucyjnych jest bardzo ważna i kwestia ewentualnego zapewnienia ciągłości ze względu na poziomy napięć też oczywiście jest bardzo ważna przy tej skali. Drugi aspekt bilansowy. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że po pierwsze musimy mieć zapewnioną, przynajmniej dopóki nie dojdzie do przełomu technologicznego, możliwość rezerwowania generacji niestabilnej. Dzisiaj zaryzykowałbym tezę, że każdy megawatt generacji OZE musi być rezerwowany generacją stabilną. Robiąc nawet analizy takie przekrojowe na latach klimatycznych z 1000 megawatów OZE, czy to w wietrze, czy to w fotowoltaice, a nawet w złożeniu tego mamy ekwiwalent generacji stabilnej około 100 megawatów. Biorąc pod uwagę te susze klimatyczne, o których mówił minister Kurtyka, no nie możemy sobie pozwolić na niewystarczalność generacji. I tutaj oczywiście źródła stabilne, czy to gazowe, czy to elastyczny popyt, czy magazyny, no tutaj jest bardzo, bardzo szeroka gama możliwości rezerwowania. Oczywiście zmienność generacji, czy to fronty pogodowe, które były wspomniane, czy to zachmurzenie, które pewnie też prędzej czy później zacznie nam doskwierać, no powodują określone wymagania w zakresie potrzeb bilansowania, potrzeb usług systemowych, które będą kompensowały te odchylenia. No znane są w tej chwili przypadki z Europy Zachodniej wypadania ze względu na przechodzenie frontu na morzu kilku tysięcy, znaczy pojedynczych oczywiście tysięcy megawatów ze względu na siłę wiatru. No i to oczywiście stanowi bardzo, bardzo duże wyzwanie. Także tutaj to kryterium N-1, które było wspomniane, ono oczywiście przekłada się też na duże bloki, które mogą, czy duże źródła wytwórcze, które mogą wypaść z systemu, no i to rezerwowanie istotnie się zwiększa. I ostatni aspekt kosztowy, też w mojej ocenie nie do pominięcia, albo może przede wszystkim nie do pominięcia. Musimy pamiętać, że zakres efektywnej integracji będzie wyznaczać elastyczność systemu. To znaczy oczywiście możemy zbudować dowolną ilość źródeł odnawialnych i one zawsze będą zarządzalne, pod warunkiem, że będziemy mieli możliwość sterowania ich pracą. Oczywiście sterowanie pracą polega w tym przypadku na redukowaniu w sytuacji, kiedy nie można tego zintegrować do systemu. Oczywiście jest to działanie nieefektywne, gdyż zainwestowany duży capex i brak możliwości produkowania. W związku z tym w najbliższym okresie podstawowo nasze źródła węglowe o dość ograniczonej elastyczności będą determinować ten racjonalny poziom integracji, czy racjonalny poziom rozwoju OZE. Oczywiście sytuacja będzie się, zakładam, bardzo szybko zmieniać, będzie zwiększał się potencjał integracji dzięki rozwojowi szeroko rozumianej elastyczności. Mamy następny panel, gdzie pewnie rozwiniemy szerzej ten temat, ale ta elastyczność, ona jest bardzo nam w tej chwili potrzebna, żebyśmy mogli to tempo rozwoju OZE zwiększać przy racjonalnych kosztach, podkreślam, i do tego niezbędna jest racjonalna polityka popytowo-podażowa. Co ja przez to rozumiem? Musimy mieć zintegrowany proces inwestycji z procesem obsługi odbiorców. To nie mogą być procesy zdezintegrowane, ponieważ jeżeli to będą procesy zdezintegrowane, to nie będzie zapewnionego tego sprzężenia zwrotnego w kontekście racjonalnych kosztów obsługi odbiorców, bo naszym końcowym efektem jest zaspokojenie potrzeb odbiorców. Oczywiście jest wiele celów pośrednich, ale to jest ten cel zasadniczy. I racjonalne koszty i pokrycie potrzeb odbiorców jest tym, co może być zrealizowane w sposób efektywny w momencie, kiedy te dwie szale wagi widzimy, czyli popyt i podaż. Czy to widzimy w ramach jednej spółki, która ma generację i jednocześnie obsługuje odbiorców, czy to widzimy w ramach niezintegrowanych firm, ale powiązanych umowami na rynkach energii, najlepiej długoterminowymi, nie ma to znaczenia, ale musi to być spójny proces. Czyli podsumowując,
Jeżeli chodzi o główne wyzwania operacyjne, no to przede wszystkim wzrost dynamiki zmian generacji, większe potrzeby, jeżeli chodzi o rampowanie w górę i w dół, okresowo pewnie niższe zapotrzebowanie ze względu na netto, zapotrzebowanie ze względu na rozwój fotowoltaiki i wyższe też ze względu na monizm energii elektrycznej, o którym wspominał pan minister Kurtyka. Regulacja napięć w przyszłości, niedalekiej przyszłości, inercja, to są te podstawowe wyzwania operacyjne. Jeżeli chodzi o wyzwania ekonomiczne, no to istotne ze względu na utrzymanie tej stabilnej generacji, jak również takie profilowanie czy takie reżimy ich pracy, które nie będą powodowały wyższych kosztów komitmentu albo wyższych kosztów eksploatacji ze względu na utratę żywotności. Nakłady finansowe na rozwój sieci, no to tutaj wspomniany już też aspekt. No i w przypadku zbyt dużego tempu rozwoju OZE konieczność ograniczania generacji i wypłacania rekompensat, co będzie ewidentnie kosztem zbędnym i którego powinniśmy starać się za wszelką cenę uniknąć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak duża odpowiedzialność ciąży na operatorze systemu przesyłowego. Teraz o głos chciałbym prosić panią prezes Monikę Morawiecką, prezes PGE Baltica. Jest z nami już pani prezes. Dzień dobry, serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym zapytać panią, czy inwestorzy wielkoskalowych farm wiatrowych na morzu dostrzegają swój wpływ na niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego? Dziękuję bardzo za to pytanie i dziękuję za zaproszenie na to wydarzenie, bardzo ciekawe. Do tej pory przysłuchiwałam się bardzo, bardzo pilnie i myślę, że bardzo wiele odpowiedzi już padło w poprzednich wypowiedziach, ale odpowiadając tak wprost na pytanie, czy inwestorzy wielkoskalowych farm wiatrowych dostrzegają swój wpływ na niezawodność sieci, ja myślę, że nie tylko inwestorzy wielkoskalowych farm wiatrowych dostrzegają ten swój wpływ, myślę, że inni inwestorzy innych źródeł tych niestabilnych też go dostrzegają. No być może rzeczywiście inwestorzy offshore'owi z racji z tego, że są duże firmy, może dostrzegają nieco lepiej i może nieco lepiej też się do tego ustosunkowują. Jeszcze nie wybiegając w przód, ja za chwilę powiem, jak się do tego ustosunkowuje PGE, bo robimy bardzo dużo w tym zakresie. Natomiast tak od początku, myślę, że to, co dzisiaj zostało powiedziane bardzo dobitnie, no to faktycznie jakby zmieniamy sposób funkcjonowania Krajowego Systemu Energetycznego, tak? Zmieniamy w ogóle filozofię funkcjonowania tego systemu. Od dużych jednostek centralnie dysponowanych przez operatora systemu przechodzimy do tych wielu rozproszonych źródeł zależnych, często zależnych pogodowo. I jest to niewątpliwie wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku, nie tylko dla tychże inwestorów. Jest to wyzwanie dla operatora, dla wytwórców i wreszcie nie zapominajmy, dla regulatora rynku. Odpowiedzi też na te wyzwania, tak jak już było powiedziane w wielu tutaj wypowiedziach, jest wiele. To nie jest tak, że jest jeden prosty sposób na to, jak sobie poradzić z tym wzrostem ilości w systemie źródeł niesterowalnych. Myślę, że tutaj mamy takie dwa słowa klucz, jeśli chodzi o to, jak sobie z tym poradzić. To znaczy pierwsze to jest to łączenie sektorów, o którym tu już też była mowa, czyli w szczególności właśnie transport, ciepłownictwo i elektroenergetyka powinny się bardziej integrować i będą wykorzystywać swoje silne strony, żeby coraz więcej tych źródeł odnawialnych móc integrować. A drugie słowo klucz to oczywiście ta elastyczność, już to odmieniana przez wszystkie przypadki. Ta elastyczność, jakby uelastycznienie systemu elektroenergetycznego sprowadza się do tego, że on musi reagować elastycznie nie tylko na wahania popytu, tak jak do tej pory było, tak? Do tej pory w zasadzie system musiał być dostosowany do tego, żeby właśnie reagować na te wahania, które były wcześniej pokazane, też popytu na energię elektryczną, czy to sezonowe, czy to dobowe, ale musi też reagować na wahania podaży właśnie z tych źródeł niesterowalnych. I oczywiście ja tutaj też sobie bardzo wynotowałam pilnie, wpadały takie stwierdzenia, że to wszystko, o czym tutaj mówimy, to oczywiście jest nie tylko zagrożenie, ale także szansa.
To tutaj pan dyrektor chyba z Energooperator mówił o tym w ten sposób, bardzo mi się to spodobało, bo rzeczywiście to nie jest tak, że my tutaj się tylko martwimy, że tutaj tylko generujemy sobie kłopoty. My sobie generujemy też dużo dobrego w systemie, tak? Bo pamiętam taką wypowiedź, nie wiem nawet, czy to nie była wypowiedź przedstawiciela PSE kiedyś, który powiedział, że no, dla operatora sieciowego często łatwiej jest na dobę do przodu, powiedzmy, przewidzieć, jak się będą zachowywały źródła wiatrowe w danej dobie i ile tej generacji wiatrowej będzie w systemie, ale trudno zaprognozować awarię bloku konwencjonalnego, prawda? Więc to są też te plusy, które mamy od strony tych źródeł zależnych pogodowo. Natomiast wracając do tych sposobów elastyczności, no tak jak już też pan prezes Sikorski o tym mówił, ich jest bardzo dużo. Tak jak pan dyrektor tutaj mówił, bardzo się cieszę, że ten slajd został pokazany, jeśli chodzi o tą naturalną korelację negatywną źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych w ciągu roku, prawda? Bo to rzeczywiście tak jest, że jeśli byśmy postawili w cudzysłowie tylko na jeden rodzaj źródeł, no to sobie generujemy większy problem, niż jeśli będziemy równomiernie w miarę rozwijać oba te zasadniczo różne jednak źródła generacji. Więc to jest jedno. Kolejna rzecz, oczywiście już tu padła, no przede wszystkim elastyczne elektrownie konwencjonalne. W tym okresie jeszcze długo przejściowym z całą pewnością będziemy jeszcze mieć sporo źródeł węglowych, z całą pewnością będziemy mieć sporo źródeł gazowych, które już budujemy, które dużo lepiej odpowiadają oczywiście na te wyzwania elastyczności. Docelowo prawdopodobnie będziemy mieć też źródła napędzane wodorem, który będzie produkowany z tego nadmiarowego prądu z OZE. Tu oczywiście wchodzą w grę bardzo słuszne uwagi co do efektywności takiego układu. Straty energii są wtedy bardzo duże, no ale jeśli będziemy mówić tutaj o tylko zapewnieniu generacji na kilka dni w roku, to prawdopodobnie te straty energii aż tak bardzo nas boleć nie będą. No to jest oczywiście, ta gospodarka wodorowa to jest jeszcze pieśń przyszłości, no ale o tej przyszłości rozumiem, teraz rozmawiamy. Dalej, oczywiście jest cała gama różnego typu magazynów, prawda? Od tych tradycyjnych po prostu, które już mamy w systemie elektrowni szczytowo-pompowych i które jeszcze pewnie są miejsca w Polsce, już nie mówiąc o szczegółach, ale myślę, że można by się jeszcze przymierzyć do jednej czy dwóch takich inwestycji. No to magazyny bateryjne, PGE ma plan do 30 roku. Żebyśmy nie wybiegli za bardzo w przyszłość, bo będziemy teraz za chwilkę o magazynach energii. Super, to o magazynach już nie mówię, bo to rzeczywiście będzie przedmiotem następnego panelu, ale po prostu to jest jedno z odpowiedzi na te wymagania elastyczności. O zarządzaniu stroną popytową też już była mowa. Oczywiście potrzebujemy tej całej strony regulacyjnej do tego, całej strony stymulowania innych typów, czy też nie tyle innych typów, co łączenia inwestycji z różnymi innymi typami inwestycji, nie tylko wytwórczych. Tak? Jak myślę sobie o tym, że wprowadzenie, co zmieniłoby na przykład wprowadzenie taryf dynamicznych zamiast net meteringu dla fotowoltaiki, no to by była, myślę, że zmiana bardzo znacząca i bardzo ułatwiająca operatorom dystrybucyjnym w tym przypadku życie. Więc tych po prostu tych odpowiedzi na te wyzwania jest bardzo dużo. Musimy równomiernie zajmować się nimi wszystkimi. No my jako PGE, jak Państwo wiecie, naprawdę podchodzimy bardzo odpowiedzialnie do rozwoju systemu elektroenergetycznego, więc nie tylko inwestujemy w te źródła niestabilne, wiatrowe na morzu czy na lądzie, ale przecież budujemy bardzo dużą elektrownię gazową w Dolnej Odrze. Mamy kilka projektów elektrociepłowni gazowych, mamy projekty magazynów ciepła, tak jak już mówiłam, magazynów bateryjnych. No, myślę, że tutaj naprawdę ciężko jest nam tutaj cokolwiek zarzucić pod tym kątem. I tak, jeszcze raz odpowiadając na to pytanie, zdajemy sobie sprawę, absolutnie sobie zdajemy sprawę z tych wyzwań. Wierzymy, że na te wyzwania umiemy odpowiedzieć jako cały system energetyczny, no bo nie tylko PGE jest tutaj tym odpowiadającym. I myślę, że bardzo optymistycznie patrzymy w przyszłość. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź.
Tym sposobem przechodzimy do kolejnej części naszego panelu dyskusyjnego i chciałbym teraz Państwu przedstawić krótką prezentację na temat Smart Grid, czyli czynnika wzrostu niezawodności, który może być wsparciem rozwoju OZE. Czym jest Smart Grid? Może ktoś zapytać, co to za zwierzę? Otóż Smart Grid są to rozwiązania techniczne do bezpiecznej wymiany danych pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu elektroenergetycznego na wszystkich poziomach napięcia oraz z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacyjnych. Smart Grid jest też podstawowym i niezbędnym elementem systemu elektroenergetycznego z dużym nasyceniem OZE. Dla przypomnienia wyświetlam slajd, ten slajd już Państwo znają, przedstawiając zdecentralizowany system elektroenergetyczny, w którym energia płynie dwukierunkowo, widzimy strzałki w kolorze szarym oraz kolorze zielonym i właśnie w takim systemie niezbędny jest smart grid integrujący w sposób inteligentny działania wszystkich uczestników, czyli generacji, transmisji, dystrybucji oraz odbiorców. Podstawowym celem smart grid jest poprawa efektywności energetycznej i niezawodności dostaw oraz zwiększenie aktywnego udziału konsumentów. Natomiast koniecznymi czynnikami do rozwoju smart grid są poprawa obserwowalności sieci, zwiększenie sterowalności sieci, wdrażanie automatyk oraz nowoczesnych systemów z inteligentnymi algorytmami decyzyjnymi. W takim zdecentralizowanym systemie elektroenergetycznym niezbędna jest pokazana na slajdzie wymiana danych pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu, czyli pomiędzy generacją, operatorami przesyłowymi i dystrybucyjnymi oraz odbiorcami, czyli element, który sprawi, że nasz grid stanie się smart. Źródła OZE mogą być elementem sieci inteligentnych, jeśli zapewnimy im obserwowalność, wspomnianą już sterowalność oraz zostaną wdrożone inteligentne algorytmy zarządzania i prognozowania tej generacji. Rozwój smart grid pozwoli ograniczyć również konieczność utrzymywania dużych źródeł wytwórczych w tak zwanej gorącej rezerwie. To dosyć trudne zadanie postawiłem sobie przed sobą, ale na tym slajdzie wyróżniłem na tyle, na ile umiałem, trzy główne filary smart grid i moim zdaniem należą do nich. Filar pierwszy to big data, czyli zbiory danych charakteryzujące się dużą ilością i różnorodnością, wymagające dużej prędkości przetwarzania tych danych. Filar drugi to systemy SCADA DMS, czyli złożone systemy informatyczne, w których są budowane zaawansowane funkcje do optymalizacji zarządzania, między innymi FDIR. Filar trzeci to komunikacja i może ona być oczywiście światłowodowa, przewodowa, bezprzewodowa, jak również może to być zaawansowana infrastruktura pomiarowa AMI. Ostatni filar to systemy kontrolno-pomiarowe w głębi sieci, systemy zdalnego sterowania łącznikami w liniach na powierzchnich rozdzielnicach, czy też między innymi systemy monitorowania obciążalności linii, o których powiem za chwilkę. Spróbujmy omówić te sprzętowe filary Smart Grid. Tak jak wspomniałem, jednym z nich są nowoczesne systemy SCADA DMS z inteligentnymi algorytmami informacyjnymi, decyzyjnymi i prognostycznymi, które umożliwiają wspieranie zarządzania siecią. Na slajdzie przedstawiłem przykładowe ekrany systemów SCADA, do których można również zaliczyć, będący dziełem Instytutu Energetyki, widoczny w prawej części slajdu system obszarowej regulacji napięcia SORN, który optymalizuje przepływy mocy biernej, a także monitoruje stan sieci przesyłowej w wybranym obszarze. Kolejny filar Smart Grid to komunikacja, w tym również zaawansowana infrastruktura pomiarowa AMI. Na slajdzie widzimy przykład systemu AMI składającego się z inteligentnych liczników, koncentratora danych i medium komunikacyjnego, przez które dane te są przekazywane do systemu SCADA. Wdrażając system AMI należy brać pod uwagę nie tylko funkcje związane z rozliczaniem zużycia energii, ale również możliwość wykorzystania tego systemu do budowy nowych możliwości smart. Wymaga to postawienia odpowiednich wymagań funkcjonalnych i technicznych elementom AMI już na etapie planowania. Szanowni Państwo, na tym slajdzie przedstawiłem cechy funkcjonalne i zalety AMI w zakresie prowadzenia ruchu sieci średnich, niskich napięć
poprawy niezawodności zasilania odbiorców i jakości dostarczanej energii, czy też poprawy efektywności energetycznej. Jak widzimy, mamy zbyt mało czasu, żeby wszystkie te zalety omówić, ale slajd ten pokazuje, jak jest ich wiele. I tak jak wspomniałem, kolejnym przykładem Smart Grid jest opracowany w Instytucie Energetyki system monitorowania obciążalności linii. Otóż jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących linie napowietrzne jest ich dopuszczalna obciążalność prądowa. Określa ona wartość prądu, przy której przewody robocze nagrzewają się do granicznej temperatury roboczej. Ta obciążalność jest definiowana dla ściśle określonych warunków atmosferycznych i założonej temperatury granicznej przewodów, natomiast wybór tej temperatury należy do jej właściciela. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę składniki pogody widoczne w prawej części slajdu, czyli prędkość wiatru, kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego oraz temperaturę otoczenia, to może się okazać, że obciążalność prądowa linii w danej chwili jest dużo większa. Jak tego dokonać? Otóż dokonano tego za pomocą widocznych w lewej części slajdu stacji pogodowych, których prawie 400 jest rozmieszczonych praktycznie w całej Polsce. Stacje pogodowe co 15 minut przesyłają dane umożliwiające bezpieczne wykorzystanie pełnej obciążalności linii narażonej na przeciążenie. Może to być przeciążenie w wyniku zwiększonej generacji OZE. Ponadto możliwe jest przewidywanie obciążenia linii oraz wykorzystanie danych historycznych do obszarowego prognozowania generacji wiatrowej i fotowoltaicznej oraz do szacowania potencjału tych generacji. No i na zakończenie chciałbym powiedzieć, że w Smart Grid, w Smart Grid mamy do czynienia z ogromną ilością i różnorodnością danych przepływających przez różnego rodzaju media. Instynktownie czujemy, jak istotną sprawą jest tutaj bezpieczeństwo telekomunikacyjne, które mogłoby być oczywiście tematem osobnego forum, dlatego chciałbym tylko wymienić tutaj te najistotniejsze pojęcia związane z tym bezpieczeństwem, to jest uwierzytelnianie komunikujących się stron, autoryzacja dostępu, poufność, czyli zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem, integralność informacji oraz niezaprzeczalność transakcji, czyli zabezpieczenie przed możliwością wyparcia się swego uczestnictwa w wymianie danych. To był ostatni slajd, który chciałem przedstawić Państwu w tej trzeciej części i chciałbym otworzyć kolejny podpanel dyskusyjny w tym temacie. Pierwsze pytanie kieruję do Pana Prezesa Wojciecha Drożdża, Sena Operator. O, już widzimy Pana Prezesa. Witamy ponownie. Panie Prezesie, chciałem zapytać, jakie rozwiązania w zakresie inteligentnych sieci oraz poprawy obserwowalności i sterowalności systemu są już stosowane, rozważane, aby sprostać wyzwaniom wynikających z szybkiego rozwoju OZE w sieci dystrybucyjnej? Dziękuję serdecznie za to pytanie. Po pierwsze, dziękuję również za prezentację Pana Dyrektora, bo wiele z tych rzeczy brzmi znajomo również u nas w Enea Operator, zatem postaram się tym razem w miarę szybko przedstawić nasz stosunek do Smart Grid. Co stosujemy już w Enea Operator? Proszę Państwa, stosujemy system EMS, czyli Energy Management System. On umożliwia wspomaganie zarządzania sieci wysokiego napięcia w zakresie linii wysokiego napięcia, stacji niskie napięcie, wysokie napięcie, średnie napięcie, stacji wysokiego napięcia na średnie napięcie, rozdzielni sieciowych wysokiego napięcia wraz z generacją przyłączono do sieci dystrybucyjnej naszej wysokonapięciowej. System ten oczywiście umożliwia monitorowanie i symulowanie pracy pojedynczych lub wcześniej zdefiniowanych grup urządzeń w sieci. Drugim takim systemem, który już stosujemy w Enea Operator, jest to wspomniany przez Pana Dyrektora system dynamicznej obciążalności linii. Jest to system, który wykorzystujemy do prognozowania dopuszczalnych obciążalności linii. Celem tego systemu jest zwiększenie możliwości przesyłowych linii 110 kV poprzez wyznaczenie dynamicznej obciążalności linii na podstawie pomiarów pogodowych i analizy profilów paszportowych linii, to o czym Pan Dyrektor wspomniał. Połączenie tych dwóch funkcjonalności systemu EMS z funkcjonalnością systemu DOL
umożliwia bieżącą analizę zagrożeń powodowanych obecnością w systemie generacji OZE. Wyniki prowadzonych analiz pozwalają nam racjonalnie podejmować decyzje polegające na zmianie układu połączeń sieci, na wprowadzeniu ograniczeń w generacji lub na całkowitym odłączeniu tej generacji. Pozwala to nam również osiągnąć lepszy współczynnik wykorzystania majątku, wpływa efektywnie na wykorzystanie zdolności przesyłowych sieci poprzez wykorzystanie dynamicznych rezerw, ich obciążalności, bez konieczności inwestycji w infrastrukturę sieciową. To, co stosujemy. Do czego się natomiast przygotowujemy? Przygotowujemy się do wdrożenia systemu DMS, czyli Distribution Management System. Jest to zbiór narzędzi do analizowania sieci średniego napięcia i wielo, jak gdyby, aspektowego optymalizowania jej pracy w oparciu o aktualny model sieci, w oparciu również o analizę rozpływów mocy oraz estymację stanu sieci. No i druga taka rzecz, rozszerzamy funkcjonalność FDIR-a, który będzie skutkował stworzeniem pilotażowego obszaru na terenie naszej sieci na operator spełniającego założenia koncepcji self-healing grid, czyli samozdrowiejącej sieci, czy samoleczącej się sieci. Założeniem jest opracowanie modelu logicznego, dynamicznego obciążenia parametrów sieci, która z kolei posłuży do wykonania nowej technologii zarządzania pracą sieci elektroenergetycznej, uwzględniającą lokalizację awarii, rekonfigurację sieci, rekonfigurację urządzeń sieciowych oraz przygotowanie optymalizacji zdolności dystrybucji sieci średniego napięcia. Na zadanym terenie uzyskamy funkcjonalność Advanced Distribution Management System. To tyle, jeżeli chodzi o Enea Operator. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. I chciałbym teraz poprosić pana Sławomira Noskę z Energa Operator, żeby odpowiedział nam na identyczne pytanie, może je przypomnę. Jakie rozwiązania w zakresie inteligentnych sieci oraz poprawy obserwowalności i sterowalności systemu są już stosowane, rozważane, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z szybkiego rozwoju OZE w sieci dystrybucyjnej? Dziękuję panie dyrektorze za pytanie. Tak naprawdę w Polsce to pojęcie jest tak jeszcze tylko wprowadzenie króciutkie. Smart grid chyba pojawiło się troszeczkę ponad 10 lat temu i Energa Operator już w tamtym momencie uznała, tak, to jest pewne zdefiniowanie obszaru, który może był nazywany wcześniej automatyzacja i pewne działania były już prowadzone, ale to jest coś, co chcemy sobie zdefiniować i 10 lat temu zaczęliśmy pracę, mieliśmy własną definicję, pewno dzisiaj byśmy ją modyfikowali. Rozpoczęliśmy od chyba pierwszego w Polsce projektu pilotażowego, zresztą wspólnie z Instytutem Energetyki, inteligentny półwysep Helski, gdzie przetestowaliśmy sporo technologii zaliczanych do obszaru sieci inteligentnych, między innymi FDIR, czyli ta automatyczna rekonfiguracja sieci. I te doświadczenia z projektu, kolejny też z Instytutem robiony, projekt UpGrid, gdzie budowaliśmy taką sieć inteligentną w obszarze miejskim w Gdyni Witomino. I liczniki inteligentne, tych projektów takich pilotażowych, demonstracyjnych, które doprowadziły do tego, że tak naprawdę dzisiaj nasza sieć już w dużej części ma wiele funkcjonalności sieci inteligentnych, to właśnie to teraz, może teraz bym przedstawił, gdzie jesteśmy. Siecią wysokiego napięcia już nie będę się zajmował, ponieważ tutaj przez pana dyrektora Wojciecha Drożdża w zasadzie bym musiał powtórzyć wiele z tych rzeczy, które były wykonywanych, ale chyba co jest dla nas najważniejsze, to jesteśmy, czy też budujemy inteligentną sieć średniego napięcia i robimy to już na ogromną skalę, czyli dotykamy całej sieci i wiele elementów już mamy zainstalowanych. Chyba jeden z największych, a w zasadzie największy projekt dofinansowywany tutaj w Polsce w zakresie budowy sieci inteligentnych, to jest przebudowa sieci średniego napięcia w energooperator do takiego poziomu sieci inteligentnych. Początki były takie, że tak naprawdę służyło to przede wszystkim zwiększeniu niezawodności dostaw energii elektrycznej, ale wiele z tych funkcjonalności będzie mogła posłużyć także do wsparcia rozwoju generacji rozproszonej. Czym jest ta nasza sieć inteligentna? Przede wszystkim to jest monitoring w zasadzie w każdej stacji transformatorowej średnie na niskie napięcie.
To jest co trzecia stacja sterowana w obszarach miejskich z automatyką, z wykrywaniem prądów zwarciowych. To jest co czwarty, piąty rozłącznik w liniach napowietrznych sterowalny i z informacjami o przepływu prądów, o poziomach napięcia, no oczywiście zdarzeniach w sieci. Do tego właśnie rozpoczęliśmy budowę nowego systemu SCADA DMS, a w zasadzie ADMS, czyli Advanced DMS, z funkcjonalnościami, które już przetestowaliśmy, czyli ten FDIR, rekonfiguracja sieci, z PowerFlow, z systemem wspomagającymi systemami zarządzania prowadzeniem ruchu sieci. To już się dzieje, czyli to jest nasza rzeczywistość. Możemy powiedzieć, mamy sieć inteligentną do poziomu średnich napięć, ale jest przyszłość, czyli też ta uwzględniająca dużą ilość rozproszonych źródeł energii elektrycznej. I tutaj, może jeszcze jedna rzecz, liczniki inteligentne. One mogą stać się bardzo ważnym elementem. Na dzień dzisiejszy 1 200 000 liczników zainstalowanych, kolejny 1 000 000 przygotowany do instalacji w najbliższych 2 latach, czyli większość odbiorców będzie u nas już posiadała te liczniki. W tej chwili chyba jeszcze nie doceniane do końca, ale w temacie dla nas bardzo ważnym, czyli smart grid dla sieci niskiego napięcia. One mogą stać się oprócz tego, że źródłem do rozliczeń, do kontroli, do zarządzania energią przez odbiorcę, mogą stać się ważnym urządzeniem mierniczym w tej sieci niskiego napięcia, aby nią zarządzać. I to już zaczynamy, takie prace. W jednym z projektów dofinansowanych z Horyzonu 2020, jeszcze w końcówce właśnie tego, w końcówce tego dofinansowania z tamtej perspektywy, realizujemy taką autonomiczną stację średnie na niskie napięcie. I znowu z mojej ukłony strony Instytutu Energetyki, ponieważ to jest projekt dofinansowany i realizowany w polskim konsorcjum, między innymi z Instytutem Energetyki. Ta współpraca w zakresie rozwoju smart grid bardzo dobrze się tutaj nam układa. Stacja, która będzie zarządzała siecią, będzie zwiększała pojemność, elastyczność tej sieci niskiego napięcia, będzie korzystała z danych z liczników inteligentnych. Być może uda nam się zrobić pewną możliwość regulacji instalacjami PV odbiorców. Zupełnie nowe podejście. Autonomiczna, inteligentna stacja, która samodzielnie zarządza siecią niskiego napięcia, regulując napięcie, kontrolując to, co się dzieje. To jest następny element. Wydaje mi się, jak ten krok wykonamy za niecałe 2 lata, to już musimy mieć w perspektywie, że ta stacja powinna współpracować z instalacjami odbiorców. To, co powiedział pan minister, z zarządzaniem, wspomaganiem przynajmniej zarządzania z samochodami elektrycznymi, z współdziałaniem z dostarczeniem informacji dla całego rynku energii tak naprawdę. To chyba następny krok i ważna rzecz to jest predykcja, czy też prognozowanie tego, co wydarzy się w sieci. Jeżeli chcemy mówić o elastyczności, usługach elastyczności, jeżeli chcemy wykonać kolejny krok w zakresie możliwości przełączania źródeł, to powinniśmy budować systemy do prognozowania obciążeń w sieci dystrybucyjnej, w sieci średniego napięcia, w sieci niskiego napięcia, zarówno w tym krótkich terminach godzinowych, ale także mówimy tutaj dzień następny. To jest krok, który też już realizujemy, też już przygotowujemy w jednym z projektów wspólnie z partnerami europejskimi. Bardzo, bardzo dziękuję za wypowiedź i za te ukłony w stronę Instytutu, my również się kłaniamy. Teraz chciałbym prosić o głos panią prezes Monikę Morawiecką z PGE Baltica i wrócić może na chwilkę do tematu morskich farm wiatrowych. Pani prezes, czy morskie farmy wiatrowe mogą być wyposażone w rozwiązania typu smart, rozwiązania inteligentne i w jakim stopniu może to wpływać na poprawę ich niezawodności? Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Oczywiście, tak jak wszystkie duże źródła mogą być wyposażone w te inteligentne mechanizmy. Tutaj padło już dużo o systemach SCADA, które już są właśnie standardem oczywiście w tego typu instalacjach i to są te podstawowe systemy monitoringu, kontroli
zbierania danych z farm wiatrowych, tak żeby móc je z dowolnego miejsca monitorować ich stan pracy i zarządzać nim, i także zbierać informacje do budowania też modeli predykcyjnych. Pamiętajmy, że tutaj akurat jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową, w ogóle energetykę wiatrową, tutaj bardzo dużą oczywiście przewagę mają inwestorzy, którzy mają już wiele lat doświadczeń w eksploatacji takich źródeł, wiele jakby już danych zgromadzonych z wielu farm wiatrowych, i wtedy mogą budować bardzo zaawansowane modele predykcyjne, tak zwanej predictive maintenance, które bardzo pomagają oczywiście w przewidywaniu potencjalnej awaryjności. To, co też się w tej chwili wdraża już w tym zakresie, to budowanie tak zwanych digital twins, czyli takich cyfrowych bliźniaków turbin wiatrowych. To są takie rozwiązania, jakby budowanie cyfrowych odpowiedników fizycznych instalacji, i to cyfrowe odwzorowanie w przestrzeni wirtualnej daje tą możliwość przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i stałej aktualizacji stanu tych obiektów, stanu procesów, które w nich przebiegają. I to pomoże jeszcze lepsze przewidywanie pracy turbin, wczesne wykrywanie drobnych usterek technicznych, które wtedy po wyeliminowaniu nie przerodzą się w poważne awarie, nie wpłyną istotnie na produkcję energii. Także tutaj ten aspekt jest bardzo mocno rozwijany oczywiście przez inwestorów offshore'owych i myślę, że tutaj no, sporo inwestycji w te aspekty jest kierowanych, no bo to oczywiście jest w interesie wszystkich, w interesie inwestora jest jak największa niezawodność tych źródeł, jak największa produkcja energii z nich, i oczywiście w interesie zarządzających siecią energetyczną też jest jak największa niezawodność, jak najmniej awarii, jak najmniej niespodziewanych zachowań ze strony tych źródeł. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, bardzo interesującą. Chciałbym teraz przejść do kolejnego podtematu. Padało tu już wielokrotnie takie pojęcie jak elastyczność. I właśnie między innymi elastyczności chciałbym poświęcić kolejną krótką prezentację. W tej prezentacji chciałbym omówić usługi systemowe i elastyczność źródeł rozproszonych w sieciach dystrybucyjnych, czyli czy można efektywniej i bardziej niezawodnie. Niestety musimy zacząć od dwóch definicji. Otóż usługi systemowe są to usługi świadczone na rzecz operatora systemu przesyłowego, niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, niezawodności jego pracy i utrzymania parametrów jakościowych energii. Natomiast elastyczność systemu elektroenergetycznego to jest zdolność do bilansowania popytu i podaży energii elektrycznej z wyprzedzeniem od pojedynczych sekund do wielu lat. Co istotne, elastyczność jest szczególnie istotna w systemach z dużym udziałem energii z OZE. Oczywiście wszystkie systemy elektroenergetyczne mają pewien poziom elastyczności, który ma na celu trwające cały czas dostosowanie wytwarzania do odbiorców, czy też do zapotrzebowania na energię elektryczną. I znów na chwilkę wróćmy do slajdu przedstawiającego scentralizowany system elektroenergetyczny, w którym energia elektryczna płynęła w jednym kierunku, a usługi systemowe świadczyły jedynie jednostki wytwórcze centralnie dysponowane. No ale to jest sytuacja, która już minęła. Obecnie w zdecentralizowanym systemie elektroenergetycznym, gdzie energia przepływa w dwie strony, dla przypomnienia strzałki szare i zielone, usługi systemowe mogą świadczyć oprócz jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych również odnawialne źródła energii, zagregowani prosumenci, jak również magazyny energii, o czym bardziej szczegółowo będę opowiadał w kolejnej prezentacji. Pan prezes Sikorski wspomniał tutaj o wadze. Otóż właśnie na tym slajdzie przedstawiłem tęże wagę. Ta waga dosyć obrazowo przedstawia sposób, w jaki sposób następuje bilansowanie mocy w systemie scentralizowanym. Mamy tutaj w tej chwili tylko odbiorców i jednostki wytwórcze centralnie dysponowane. Na szalkach tej wagi, tak jak powiedziałem, są odbiorcy i generacja, i jeśli następuje przewaga odbiorców, to powoduje, czy też
zużycie energii zostaje w jakiś sposób zwiększone. W systemie elektroenergetycznym następuje spadek częstotliwości poniżej 50 Hz, natomiast oczywiście przewaga generacji powoduje jej wzrost powyżej częstotliwości znamionowej, czyli powyżej 50 Hz. W systemie scentralizowanym można powiedzieć, że bilansowanie było dosyć proste i przejrzyste, a słońce i wiatr w zasadzie nie miały wpływu na bilansowanie tej mocy. W systemie zdecentralizowanym, jak widać, sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana z uwagi na udział po stronie odbiorców prosumentów z pojazdami elektrycznymi oraz udział magazynów energii, natomiast po stronie generacji oprócz jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych mamy również odnawialne źródła energii, ale również magazyny energii. Natomiast, co jest ważne, duży wpływ na równowagę tej wagi mają nasłonecznienie i siła wiatru oraz precyzja prognozowania obu tych czynników. Podsumowując, na bilansowanie mocy usługi systemowe, elastyczność i bezpieczeństwo systemu mają obecnie wpływ m.in. prognozowanie OZE, które jak wiemy jest nie do końca precyzyjne, ale także takie fakty jak pierwszeństwo energii z OZE w dostępie do krajowego systemu, koszty, czyli zapewnienie rezerw mocy na pokrycie zaniku generacji OZE, dostawcy usług systemowych elastyczności, do niedawna były to tylko konwencjonalne jednostki wytwórcze centralnie dysponowane. Jednak powtórzę to może, istotny tutaj jest fakt, że OZE, czyli generacja wiatrowa i fotowoltaiczna, również mogą być dostawcami usług systemowych i posiadają duży potencjał elastyczności. Czy tak jest naprawdę i czy ktoś to sprawdził? Odpowiedź jest twierdząca, a sprawdzał to m.in. Instytut Energetyki. Oto przykład pilotażowego projektu Instytutu polegającego na przystosowaniu farmy wiatrowej Osieki o mocy zainstalowanej 90 MW do regulacji mocy i częstotliwości oraz napięcia i mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Wyniki pilotażu są obiecujące, ponieważ uzyskano lepsze parametry regulacyjne, lepsze niż jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych. Są to parametry podobne do elektrowni szczytowo-pompowych. Czas dostępu do regulacji, czas dostępu podobny jak do regulacji pierwotnej, a więc zaobserwowano dużą szybkość. Natomiast pasmo w regulacji było bardzo, pasmo tej regulacji trójnej było bardzo szerokie, a regulacje były aktywowane za pomocą mechanizmów regulacji wtórnej. Może to zbyt skomplikowane pojęcie w tej chwili, ale odbywało się to automatycznie na żądanie operatora systemu przesyłowego. Kolejnym przykładem badania potencjału elastyczności OZE to wykonane przez Instytut Energetyki wdrożenie lokalnego obszaru bilansowania, tak zwanego LOB Puck, jako elementu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pracy systemu dystrybucyjnego. W ramach tego wdrożenia zbadaliśmy m.in. bilansowanie wydzielonego obszaru, regulację napięcia w tym obszarze, zapobieganie przeciążeniom w liniach średniego napięcia oraz pracę obszaru wydzielonego z krajowego systemu w oparciu o magazyn energii i farmę wiatrową. W tabelce widocznej na slajdzie podano moce tych składników, tych elementów lokalnego obszaru bilansowania, natomiast w prawej części slajdu widzimy, gdzie ten obszar bilansowania, jego położenie po prostu na terenie Polski. Szanowni Państwo, tutaj pada takie ważne pytanie, ile OZE, ile odnawialnych źródeł energii możemy zainstalować w systemie elektroenergetycznym? Otóż z symulacji wykonanych przez Instytut Energetyki wynika, że w roku 2030 prawdopodobnie około 6 GW będzie pochodziło z istniejących lądowych farm wiatrowych, około 5 GW będzie pochodziło z nowych lądowych farm wiatrowych, 6 GW to morskie farmy wiatrowe, natomiast około 13 GW, aż 13 GW to fotowoltaika, natomiast jedynie niecałe 3 GW będzie pochodziło z biogazowni, biomasy i elektrowni wodnych. No i bezpieczny udział mocy zainstalowanej, przewidywany bezpieczny udział mocy zainstalowanej OZE w naszym systemie to ponad 40%. Z naszych symulacji wynika, że wówczas około
1/3 energii w Polsce może pochodzić właśnie ze źródeł OZE. Podsumowując, w celu zwiększenia zasobów elastyczności w KSE należy zadbać o rozwój elektromobilności i wdrożenie technologii Vehicle to Grid, czyli dwukierunkowy przepływ energii i wykorzystanie pojazdów do stabilizacji systemu, o czym wspominał pan prezes Wojciech Droszcz. Zastosowanie innych rozwiązań magazynowania energii poprzez wykorzystanie nadwyżek energii z OZE do produkcji paliw alternatywnych. Szczególnie technologię Power to Hydrogen i co warto podkreślić, do 2030 roku polska polityka energetyczna Polski zakłada, że będzie wykorzystywanych od 2 do 4 gigawatów mocy z instalacji OZE właśnie do produkcji zielonego wodoru. Zwiększenie zasobów elastyczności w KSE pozwoli na zwiększenie tego rozwoju elastyczności, pozwoli również rozwój legislacji, czyli ustawa taka podobna do ustawy o promowaniu wytwarzania energii z morskich farm wiatrowych, a także rozwój technologii magazynowania. Tak zakładamy, że do 2023 poziom energii w magazynach powinien być równy około 10% mocy zainstalowanej w OZE. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej czwartej już prezentacji i otwieram czwartą część panelu dyskusyjnego. Mam nadzieję, że jest z nami pan dyrektor Adam Dobrowolski z Urzędu Regulacji Energetyki. Jest, widzimy pana Adama. Dzień dobry, panie dyrektorze. Chciałem zadać takie, myślę, że ważne pytanie, jakie działania podejmuje Urząd Regulacji Energetyki dla formalno-prawnego wsparcia ewolucji usług systemowych, w tym elastyczności w krajowym systemie elektroenergetycznym, wynikającym właśnie ze znacznego wzrostu udziału OZE? Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Na wstępie trzeba powiedzieć, że usługi elastyczności nie mają swojej takiej jasnej, klarownej definicji ani określenia, jakie elementy składowe powinny wchodzić w taki system, żeby on był pełny i realizował swoje zadania. To jest taka rzecz, która powoduje, że wszyscy zastanawiamy się, jak tą elastyczność, te usługi elastyczności zaplanować w taki sposób, aby one były najbardziej efektywne z punktu widzenia i technicznego, i ekonomicznego, tak, dla tych, którzy będą świadczyć takie usługi, jak i dla tych, którzy będą z tych usług korzystać, czyli także dla odbiorców. Aktualnie od pewnego czasu nawiązaliśmy bardzo ścisły kontakt z regulatorem brytyjskim, który jest bardziej zaawansowany w pracach wdrożeniowych. Odbyło się kilka spotkań i wydaje mi się, że te doświadczenia będziemy mogli odpowiednio ocenić i wykorzystać, jeżeli pojawią się projekty uregulowania kwestii związanych z elastycznością. Na razie jednym z elementów, znaczy pojawiło się kilka elementów, które będą na pewno pomocne we wdrożeniu tych usług. To jest projekt ustawy CSIRE, czyli tak naprawdę opracowanie systemu, który będzie pozwalał na pozyskiwanie i posiadanie informacji o całym rynku energii elektrycznej. I elementem tej ustawy jest również wdrożenie masowego rolloutu liczników na liczniki inteligentne. To jak już moi przedmówcy wielokrotnie mówili, jest to jakiś element, który pozwoli lepiej zarządzać siecią, ale także mieć te bardziej na bieżąco informacje dotyczące tego, jak odbiorcy się zachowują. Drugim takim elementem to jest kwestia, o której mówił pan prezes Sikorski, to jest kwestia, jak zaimplementować jak najwięcej OZE przy jednoczesnej gwarancji, że w momencie, kiedy zbyt duża generacja z tych źródeł mogłaby zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu,
to żeby przepisy przewidywały możliwość zaingerowania, takiego jasnego zaingerowania w ich pracę i ustalenia, na jakich zasadach dokładnie będzie się to odbywać. Więc to są te dwa obszary, które wydają się być już w zasięgu ręki, ponieważ te prace są mocno zaawansowane, szczególnie ustawa, która wprowadza właśnie inteligentne liczniki i cały system wiedzy o rynku energii. Natomiast oczywiście trzeba też w tych wszystkich pracach legislacyjnych wziąć pod uwagę, że tak naprawdę świadczący te usługi powinni na zasadach, również i zasadach rynkowych, móc oferować swoje usługi, ponieważ każdy z oferentów musi ocenić przykładowo, czy jest gotowy na to, żeby w ciągu 5-6 godzin w roku dodatkowo, wtedy kiedy zaistnieje taka potrzeba, ograniczyć swoje potrzeby bądź też pozostać w ogóle bez dostaw energii, ale zostać za to odpowiednio wynagrodzony. Więc tutaj wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w tej chwili, to też zebranie wiedzy i informacji dotyczących istniejących już i funkcjonujących takich projektów i przeniesienie tego na grunt przepisów prawa. No, nie jest to łatwe na pewno, ponieważ kwestie techniczne bardzo często nie poddają się regulacjom prawnym i tu jakby rola wszystkich uczestników, czyli przede wszystkim operatorów systemów elektroenergetycznych, ale i wytwórców, żeby te zasady ustalić w taki sposób, żeby optymalnie wdrożyć nie tylko pod względem kosztowym, to jest dla mnie oczywiste, ale także pod względem technicznym wdrożyć te usługi elastyczności. To może tyle wstępu. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Kolejne pytanie chciałbym skierować niejako wywołanego tutaj pana prezesa Tomasza Sikorskiego z Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jest, widzę już pana prezesa. Panie prezesie, jakie działania już mają miejsce lub będą wymagane w obszarze współdziałania operatora systemu przesyłowego z operatorami systemów dystrybucyjnych dla rozwoju usług systemowych, w tym elastyczności, w tej nowej rzeczywistości wynikającej ze znacznego wzrostu udziału OZE? Potwierdzę, że mnie słychać. Dziękuję bardzo. Zanim odpowiem na to pytanie, poproszę o kilka minut. Chciałbym odnieść się do samego pojęcia usług elastyczności, dlatego że faktycznie jest różne rozumienie i stało się to w tej chwili takim, można powiedzieć, antidotum na rozwiązywanie wszystkich problemów. Niemniej jednak warto trochę osadzić to na ziemi i wiedzieć, na co możemy liczyć i z czym to się wiąże. Faktycznie, tak jak powiedział dyrektor Dobrowolski, dyrektywa o elastyczności nie wprowadza definicji pojęcia elastyczności. Jest to metapojęcie, takie, można powiedzieć, pojęcie parasolowe, które jest zdefiniowane przez cel. Cel, którym jest zwiększenie wydajności eksploatacji i rozwoju systemu dystrybucyjnego. Czyli elastyczność została zdefiniowana bardzo wąsko. Sieć dystrybucyjna, jej operacje, w sensie prowadzenie ruchu i rozwój. Środki zostały zdefiniowane precyzyjnie i one są, można powiedzieć, dość oczywiste dla inżynierów, czy elektroenergetyków, czy ekonomistów. To jest zmiana wielkości albo charakterystyki wprowadzania lub poboru energii przez cztery obiekty. To są rozproszone wytwarzanie, rozproszony odbiór, magazyny energii i połączenia sieciowe. Co do zasady transgraniczne, ale między operatorami też. Ten katalog jest otwarty oczywiście. To są te, które dzisiaj są dostępne, w przyszłości może być więcej. Czyli elastyczność jest rozumiana tak, że cel oraz środki. I teraz patrząc tak na elastyczność, w sposób naturalny wkomponowuje się ona w istniejący już słownik pojęć, który z kolei możemy zaczerpnąć z rozwiązań rynkowych. I tutaj
Tak rozumiana elastyczność komponowuje się w dwa rodzaje usług systemowych. To są po pierwsze usługi systemowe, takie te potocznie nazywane usługami systemowymi, albo zależnymi od częstotliwości, albo niezależnymi od częstotliwości. I drugi rodzaj to jest zarządzanie ograniczeniami. O co chodzi? Jeżeli chodzi o usługi systemowe, te zależne od częstotliwości, to mówimy, że elastyczność może być wykorzystywana jako regulacja pierwotna, wtórna, trójna, czyli generalnie do bilansowania systemu. Jeżeli chodzi o usługi niezależne od częstotliwości w zakresie elastyczności, no to mamy regulację napięć, mamy inercję, mamy prądy zwarcia, o których mówiliśmy, mamy szybkie wstrzykiwanie prądu biernego i pewnie jeszcze wiele innych można wymienić, których nie ma u nas w systemie, ale w innych systemach są wykorzystywane. Zarządzanie ograniczeniami, rzecz oczywista, odciążanie elementów sieciowych w zakresie rozpływów mocy poprzez zmiany generacji w różnych obszarach. Jeżeli tak spojrzymy na usługi elastyczności, to gołym okiem widać, że mogą być wykorzystywane zarówno przez operatora systemu przesyłowego, jak i przez operatora systemu dystrybucyjnego. Mogą być aktywowane w związku z tym w taki sposób, że rozwiązując problem u operatora systemu dystrybucyjnego, rozwiązuje się jednocześnie problem u operatora systemu przesyłowego albo tworzy się problem u operatora systemu przesyłowego lub odwrotnie, operator systemu przesyłowego może stworzyć problem u operatora systemu dystrybucyjnego. W związku z tym, mówiąc o usługach elastyczności, musimy zadbać o to, żeby występowała odpowiednia koordynacja wykorzystania tych usług. One będą wykorzystywane przez operatora jednego i drugiego, ale pamiętajmy, one również będą wykorzystywane przez uczestników rynku. Będą podmioty odpowiedzialne za bilansowanie, które też będą korzystały z usług elastyczności po to, żeby zmniejszać swoją ekspozycję czy swoje ryzyko na ceny niezbilansowania. W związku z tym zarówno koordynacja techniczna, jak i koordynacja kosztowa musi tutaj występować. I drugi warunek konieczny do tego, żebyśmy mogli rozwijać usługi elastyczności, to jest harmonizacja produktów. Musimy zapewnić, żeby z poziomu sieci dystrybucyjnej tak zdefiniować, czy z obszaru sieci dystrybucyjnej tak zdefiniować produkty, żeby to były produkty jednolite, bo one będą służyły całemu systemowi. Ponieważ długo jeszcze regulacja częstotliwości będzie sprawą całego systemu, całego obszaru regulacyjnego, a nie małych wydzielonych obszarów. Jeżeli chodzi o bieżące potrzeby, to dzisiaj po stronie OSD to jest przede wszystkim regulacja napięć i już zarządzanie ograniczeniami w sieciach średnich i niskich napięć ze względu na to, że te sieci przestały być sieciami promieniowymi w rozumieniu rozpływu z góry do dołu, tak jak było pokazane, są wstrzyknięcia od dołu, czyli te sieci zaczynają mieć charakter sieci oczkowych. Jeżeli chodzi o operatora systemu przesyłowego, no to przede wszystkim wykorzystanie do zarządzania ograniczeniami, jak również sięgnięcie po zasoby z sieci poniżej 110 kV, w zakresie świadczenia usług bilansujących, no choćby po to, żeby zwiększyć potencjał integracji źródeł odnawialnych. Gdzie jesteśmy aktualnie? Aktualnie jesteśmy w takim miejscu, że już mamy przygotowany rynek bilansujący do tego, żeby obsługiwać farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne w sieci dystrybucyjnej w zakresie świadczenia usług bilansujących. Mamy dedykowaną obsługę sterowalnych odbiorów. Mamy dedykowaną obsługę źródeł wytwórczych, które niekoniecznie muszą uwzględniać swoje instrukcje komitmentowe, czyli uruchomienia bądź odstawienia. Mogą po prostu inkrementem energii dostarczać albo obniżać swoją generację. Mamy dedykowaną obsługę magazynów, czyli już mogą w rynku bilansującym uczestniczyć magazyny energii. I to wszystko jest w tej chwili przygotowane zarówno dla tak zwanej regulacji trójnej, czyli tych ofert bilansujących, jak i regulacji pierwotnej i wtórnej. To, co jest kluczowe i w zakresie czego toczy się w tej chwili dyskusja,
To jest kwestia lokalizacyjna, czyli kwestia uwzględnienia lokalizacji tego typu źródeł. Sterowanie rozpływami, czy generalnie zarządzanie pracą sieci wymaga wiedzy o tym, gdzie dany zasób jest zlokalizowany. Nie można aktywować 100 MW po to, gdziekolwiek po to, żeby rozwiązać problem w jednej określonej lokalizacji. No i z tego punktu widzenia, jeżeli mówimy o usługach elastyczności na potrzeby operatorów systemu, musimy zadbać o to, żeby każdy obiekt, który świadczy taką usługę, był odpowiednio identyfikowalny w kontekście skutków, jakie wywołuje dla systemu elektroenergetycznego. Jakie są najbliższe plany? Po pierwsze, agregacja technologii, żebyśmy mogli dopuścić do tego, żeby źródła fotowoltaiczne ze źródłami wiatrowymi mogły być reprezentowane w jednym obiekcie. Oczywiście z zastrzeżeniem tej lokalizacji, czym by ta lokalizacja nie była w sensie geograficznym, żebyśmy mogli świadczyć usługi regulacyjne przez agregaty, do tego się przygotowujemy, czyli żeby na przykład regulacja pierwotna mogła być świadczona przez zbiór farm fotowoltaicznych czy zbiór farm wiatrowych. Chcemy wprowadzić ofertę zwiększenia zużycia energii przez odbiorców, czyli nie tylko redukcji, ale również zwiększenia. Chcemy obniżyć próg wejścia z sieci dystrybucyjnej, aktualnie jest to 1 MW, do 1/10 MW, żeby ten rynek jeszcze bardziej upłynnić, ale podkreślam, ciągle przy zachowaniu aspektu lokalizacyjnego. Jakie będą w mojej ocenie podstawowe czynniki sukcesu? Po pierwsze, musimy zachęcić do tego, żeby ta elastyczność zaczęła się rodzić. Jak możemy zachęcić? No, jedyna zachęta może być ekonomiczna, albo podstawowa zachęta musi być ekonomiczna, czyli właściwa wycena tych usług i to, żeby się odbiorcom, wytwórcom czy innym użytkownikom systemu opłacało w tym uczestniczyć. A następnie to trudne wyzwanie polegające na tym, żeby skoordynować wykorzystanie usług pomiędzy operatorami oraz użytkownikami systemu. I to, co chciałem powiedzieć na koniec, też przestrzegałbym przed przecenianiem elastyczności. Elastyczność w sieciach dystrybucyjnych ma swój potencjał i być może on jest bardzo duży w przyszłości. W tej chwili, w perspektywie najbliższych lat, on będzie ograniczony. Ja osobiście szacuję, że to może być kilkanaście procent możliwe do uzyskania, prawdopodobnie nie więcej. Energia ciągle będzie dobrem powszechnym, my ciągle będziemy dbać o to, żeby racjonalizować ceny tej energii, bo to jest jednak podstawowy produkt do tego, żeby gospodarka rozwijała się we właściwym tempie, także liczenie na to, że wysokie ceny spowodują jakąś bardzo wysoką elastyczność, myślę tutaj jest, czy może być przesadą. To, co jest ważne, co padło wiele, i to już jest ostatnia część mojej wypowiedzi, także już kończę, to jest często poruszane przejście z systemu scentralizowanego na system rozproszony. Faktycznie to się dzieje, tylko ta różnica jest bardzo subtelna i powinniśmy o tym pamiętać, bo de facto nie chodzi o to, czy my centralnie, czy w sposób rozproszony planujemy czy dbamy o pracę systemu. Chodzi o to, w jaki sposób koordynujemy zachowania poszczególnych podmiotów czy obiektów, które są przyłączone do sieci. I tutaj w zasadzie i teoria, i praktyka mówi, że są dwa możliwe podejścia. Albo koordynacja pośrednia, albo koordynacja bezpośrednia. Koordynacja bezpośrednia odpada, bo to oznacza, że musielibyśmy wydawać polecenia, ile kto, bez względu na to, jakie są tego konsekwencje, ma odbierać albo wytwarzać energię. I to odpada, chociaż takie prace były prowadzone w sieciach dystrybucyjnych, żeby taką koordynację wprowadzić. Ale jeżeli uznamy, że to odpada, to pozostaje drugi rodzaj koordynacji, koordynacja cenowa. I dzisiaj my, prowadząc rynek bilansujący, prowadzimy taką koordynację, odkrywając ceny energii na rynku bilansującym i dostosowując do tego punkty pracy tych dużych źródeł wytwórczych.
Co nas czeka w momencie, kiedy będziemy mieli wiele źródeł rozproszonych, które będą musiały być skoordynowane w ten sposób? Ano czeka nas to, że będziemy musieli z tymi cenami dotrzeć do sieci dystrybucyjnej. Będziemy musieli dotrzeć w konkretne miejsca i na podstawie cen doprowadzić do tego, żeby cen obowiązujących w tych miejscach, doprowadzić do tego, żeby generacja albo odbiór w tych miejscach był zgodny z warunkami technicznymi i warunkami ekonomicznymi pracy systemu. I to jest piekielne wyzwanie. To jest potężne wyzwanie, ponieważ taki model wymaga bardzo szeroko zakrojonej i bardzo szybkiej interakcji pomiędzy obiektami. I to jest przyszłość. To jest przyszłość elektroenergetyki i systemu elektroenergetycznego, o której prawdopodobnie będziemy mówili w kolejnym panelu, jak przejdziemy do magazynowania energii. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos, jakże ważny głos operatora systemu przesyłowego. I chciałbym teraz takie samo pytanie zadać drugiej stronie, czyli przedstawicielowi operatora systemu dystrybucyjnego. To pytanie kieruję do pana Sławomira Noske z Energa Operator. Panie Sławku, może jeszcze raz przeczytam, żeby tak wybrzmiało. Jakie działania już mają miejsce lub będą wymagane w obszarze współdziałania OSP z OSD dla rozwoju usług systemowych w tej nowej rzeczywistości z tym dużym udziałem OZE? Jeśli mogę prosić, to w miarę krótko, panie Sławku, na stałe. Postaram się. W związku z tym, że pan prezes Tomasz Sikorski tak pięknie wszystko już wytłumaczył, to myślę, że króciutko przedstawię temat. Temat elastyczności w sieci dystrybucyjnej jest zupełnie nowy, tak? Startujemy od zera, ponieważ pojawił się w dyrektywie w 2019 roku. Tak jak pan dyrektor Adam Dobrowolski powiedział, no trzeba zdobyć doświadczenia. I specjalnie, to jest szczególnie ważne dla operatorów sieci dystrybucyjnych, trzeba zdobyć doświadczenia, ponieważ ten temat musimy dopiero poznać. I takim sposobem na zdobycie doświadczenia jest współpraca z kimś, kto już dużo na ten temat wie, czyli między innymi z operatorem sieci przesyłowych, czyli z PSE, i taką współpracę podjęliśmy. Wspólnie realizujemy projekt OneNet, wspólna sieć dla Europy, który zajmuje się dokładnie tym też, co tutaj pan dyrektor Dobrowolski powiedział, zebraniem doświadczeń, wiedzy w zakresie testów na dużą skalę usług elastyczności. Usług elastyczności, które będą zarówno na potrzeby operatora sieci przesyłowych, jak i operatora sieci dystrybucyjnych, przy całej skomplikowalności tego zadania. No oczywiście po tej stronie też jest klient, który powinien być przygotowany zarówno technicznie, jak i powiem mentalnie doświadczenia takich usług. Projekt wystartował na końcu roku 2020. Realizujemy go w takim dużym gronie europejskim, 15 krajów europejskich, 15 dystrybutorów i chyba też 15 przesyłowych i dystrybucyjnych, czyli te doświadczenia są potrzebne całej Unii. To nie tylko, że u nas jeszcze nie ma wystarczającego doświadczenia, aby można to wprowadzać według mnie prawem, ale także w całej Europie. Komisja Europejska dała bardzo duże środki nam na to, po to, żeby dać rekomendacje co do tego, jak takie usługi można zbudować właśnie w oparciu o case'ach. A tak naprawdę dzisiaj, począwszy od definicji, przez zasady działania, produkty, use cases. W zasadzie to wszystko jeszcze na poziomie międzynarodowym dyskutujemy i każdy w inny sposób próbuje to ułożyć. Ta nasza współpraca dzieje się tak bliżej w klastrze wschodnim, to zostało nazwane, czyli Polska, Czechy, Słowenia i Węgry. Dobre miejsce do współpracy, aby w warunkach rzeczywistych, na dużą skalę, budując system informatyczny doświadczenia usług, zapraszając do tego odbiorców, współpracując z PSE, przetestować te usługi i dać rekomendacje dla Komisji Europejskiej, ale także dla Urzędu Regulacji. Z mojej strony też zaproszenie skierowane tutaj do pana dyrektora Adama Dobrowolskiego do wzięcia udziału w advisory group w tym projekcie. To jest możliwość śledzenia tego, co się dzieje w Europie w zakresie testów, ale to też jest możliwość
komunikowania swoich potrzeb, czy też swojego punktu widzenia w zakresie tego, co się dzieje. Więc też bardzo byłbym wdzięczny za dołączenie a także Ministerstwa Klimatu, jak i Urzędu Regulacji do Advisory Group, który by ten projekt z poziomu europejskiego obserwował i kierował, wskazywał, co powinniśmy robić. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten jakże ważny głos i w sumie wywiązała się już taka dosyć poważna dyskusja. Ponieważ czas nas goni, przejdźmy zatem do ostatniej prezentacji naszego panelu dyskusyjnego. W tej prezentacji chciałbym poruszyć temat magazynów energii. Czy będą one służyły tylko do bilansowania energii, a może również pozwolą na wzrost bezpieczeństwa i niezawodności naszego krajowego systemu elektroenergetycznego? W poprzedniej prezentacji przedstawiałem już ten slajd obrazujący bilansowanie mocy w systemie zdecentralizowanym. Chciałbym zwrócić w tej prezentacji Państwa uwagę na ten istotny fakt. Otóż magazyny energii znajdują się na obu szalkach tej wagi i co jeszcze ciekawsze, może to być ten sam magazyn energii. Zobaczmy jednak, jak zbudowany jest taki nowoczesny, bateryjny, czy też precyzyjnie mówiąc elektrochemiczny magazyn energii. Otóż oprócz patrząc na ten rysunek widoczny na slajdzie i czytając go od prawej strony, oprócz baterii akumulatorów, które jak widzimy mogą być kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe, litowo-jonowe i też i inne, niezbędny jest przekształtnik DC-DC, falownik DC na AC oraz ostatni element, transformator podwyższający napięcie. Jak pokazano na slajdzie, moc czynna oznaczona literką P oraz moc bierna Q może przepływać w obu kierunkach. No i tutaj taka uwaga, oczywiście nie należy zapomnieć, że obecnie największe magazyny energii w naszym systemie to elektrownie szczytowo-pompowe. Ta technologia jest bardzo dobrze opanowana, jednak koszt budowy takiej nowej elektrowni jest ogromny. Innym sposobem magazynowania energii elektrycznej jest sprężone powietrze. Magazyn w tej technologii posiada również cechy podobne do elektrowni szczytowo-pompowej, ponieważ umożliwia magazynowanie bardzo dużych ilości energii w długich okresach czasu. Między innymi nasz Instytut Energetyki podejmował pracę nad takimi magazynami. W 2013 roku opracowaliśmy założenia techniczno-ekonomiczne naziemnego magazynu energii w technologii sprężonego powietrza o mocy do kilku megawatów. Zyskującym na znaczeniu innowacyjnym sposobem magazynowania energii są instalacje wodorowe. Wodór ten mógłby być produkowany w czasie ograniczania mocy generacji wiatrowej lub fotowoltaicznej przy jednoczesnym świadczeniu przez nie usług systemowych, o których już mówiliśmy. Między innymi Instytut Energetyki podejmuje badania nad takimi magazynami. Na slajdzie przedstawiłem przykład, rysunek z naszej analizy z roku 2019. Głównym celem naszych badań w tematyce wodorowej są to badania związane głównie z technologią ogniw paliwowych, jest redukcja ich kosztów, poprawa trwałości i przeniesienie technologii ze skali laboratoryjnej do przemysłowej. Prace badawcze w tym zakresie wymagają oczywiście zaawansowanej wiedzy w wielu dziedzinach i takiego, powiedziałbym, interdyscyplinarnego podejścia. Wróćmy jednak do magazynu bateryjnego i zastanówmy się, jakie funkcje taki magazyn może pełnić z uwagi na możliwość zmiany mocy w czasie oraz transferu energii w czasie. Jak widać, tych funkcji w każdej z tych dwóch kategorii jest co najmniej kilka, natomiast ja chciałbym z uwagi na ograniczony czas skupić się na trzech funkcjach, to jest na syntetycznej inercji, przesunięciu w czasie energii z OZE oraz na regulacji częstotliwości. Inercja w systemie elektroenergetycznym to pojęcie, które już sobie omawialiśmy i ten obrazek jest już Państwu znany. Otóż okazuje się, że magazyny energii mają zdolność do wytworzenia, mówiąc naukowo, syntetyzowania inercji za pomocą złożonych algorytmów sterowania energoelektroniką.
fakt ten będzie miał, myślę, że kluczowe znaczenie przy postępującej redukcji źródeł konwencjonalnych, no i właśnie wzroście generacji z OZE. Magazyny energii pozwalają również na lokalne magazynowanie energii OZE, co może ograniczyć problemy techniczne i bilansowe oraz podnieść efektywność energetyczną, a zintegrowanie magazynów z generacją wiatrową i fotowoltaiczną może umożliwić częściowe uniezależnienie się od warunków pogodowych czy też pory dnia. I wreszcie w oparciu o jeden magazyn energii możliwe jest realizowanie kilku funkcji, takich jak wspomniane swoiste przesunięcie w czasie energii z OZE, czyli zmagazynowanie i oddanie jej w innym, ściśle określonym czasie, czy też kolejne zagadnienie, którym jest regulacja częstotliwości. Regulacja częstotliwości za pomocą magazynu energii jest możliwa z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, ale jej opłacalność jest zależna od cen na rynku usług regulacyjnych oraz oczywiście kosztów związanych z produkcją baterii tego magazynu, jak również z ich dostępnością. Czy przedstawione na tych slajdach funkcje ktokolwiek u nas sprawdzał? Otóż tak. I znów będę się chwilkę chwalił, sprawdzał to między innymi Instytut Energetyki. Na poprzedniej prezentacji pokazywałem Państwu wdrożenie lokalnego obszaru bilansowania i tu ciekawostka w ramach wdrożenia, co już pewnie Państwo zauważyli, ale zbadano również magazyn energii. Był to pierwszy bateryjny magazyn energii w Polsce. Moc magazynu, który obecnie pracuje, nie jest imponująca, bo wynosi 750 kW, jednak jak już pokazywałem, jego parametry są wystarczające dla działania tego badanego lokalnego obszaru bilansowania Puck. Może nie wszyscy wiedzą, więc chciałbym pokazać, jak wygląda taki magazyn energii. Otóż na slajdzie widzimy magazyn energii, czyli element lokalnego obszaru bilansowania. Magazyn ten o pojemności 1,5 MWh składa się z dwóch kontenerów. Jeden z tych kontenerów właśnie jest przedstawiony na slajdzie. W każdym z kontenerów znajdują się 792 ogniwa litowo-jonowe. Wróćmy jednak do samego wdrożenia lokalnego obszaru bilansowania. Podczas badań tego obszaru potwierdzono skuteczność wykorzystania magazynu energii dla potrzeb lokalnego rynku usług regulacyjnych, takich jak między innymi stabilizacja przepływu mocy pomiędzy obszarem bilansowania Puck i systemem i KSE. Innym elementem była ochrona elementów sieci przed przeciążeniami, jak również regulacja napięcia. Podczas badań potwierdzono techniczną zdolność do udziału magazynu energii w krajowym rynku usług regulacyjnych, takich jak usługi regulacji pierwotnej i wtórnej, a także potwierdzono korzyści z udziału magazynu w rynku energii. Szanowni Państwo, do rozwoju tych magazynów niezbędne jest uporządkowanie stanu prawnego. Obecnie trwają prace legislacyjne dotyczące uregulowań prawnych w zakresie wykorzystania magazynów energii. Niezbędna jest standaryzacja zasad dla instalacji hybrydowych magazynów energii wraz ze źródłami OZE. Konieczne jest również uwzględnienie w tych zapisach prawnych wykorzystania magazynów opartych na bazie koncepcji Power to Gas, klasy do 1 MW, również większych. W temacie Power to Hydrogen może być pomocny właśnie Instytut Energetyki. Wskazane jest również dostosowanie zasad kształtowania taryf, o czym już tu prelegenci wspominali, taryf ułatwiających rozwój i gwarantujących opłacalność inwestycji związanych z magazynowaniem energii oraz usługami. Szanowni Państwo, otwieram zatem ostatnią część naszego panelu dyskusyjnego. O pierwszą wypowiedź chciałbym, ponieważ zakończyła się prezentacja slajdem dotyczących zapisów prawnych, stąd też chciałbym zaprosić do dyskusji pana dyrektora Adama Dobrowolskiego z Urzędu Regulacji Energetyki. O, jestem. Pana dyrektora.
Panie dyrektorze, jakie rozwiązania umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału magazynów energii powinny pojawić się w krajowym prawodawstwie? Znaczy, na początek pokażmy dwa strumienie narzędzi, które mogą służyć, czy powinny służyć do zapewnienia rozwoju magazynowania energii. Pierwsze to oczywiście jest wsparcie inwestycyjne. Tu jest to w ramach programów, które są realizowane w kolejnej perspektywie. Wydaje mi się, że to jest jeden z elementów, który powinien się pojawić z odpowiednim wsparciem inwestycyjnym, ponieważ tak jak to sobie wyobrażamy, tak, każda technologia, która albo nie jest jeszcze dojrzała, albo nie jest jeszcze tak powszechna, może być wspierana inwestycyjnie i to jest jakby oczywiste. Co do zmian sposobu patrzenia na taryfy dla magazynów, te przepisy, które zostały opracowane, one przewidują inny sposób rozliczania ilości energii, która przepływa przez taki magazyn, więc wydaje się, że tutaj rozwiązania zostały zaproponowane, wprowadzanie jakichś dodatkowych, preferencyjnych rozwiązań bez jasnej oceny korzyści wynikających z tych rozwiązań również i dla odbiorców końcowych, no nie jest w mojej ocenie możliwe, więc dopóki nie znamy wszystkich tych korzyści, które będziemy odnosić z funkcjonowania danego magazynu, to przerzucanie tych kosztów funkcjonowania tych magazynów na odbiorców, o ile nie będzie to uzasadnione właśnie bezpieczeństwem pracy sieci, czy też jej niezawodnością, no jest troszeczkę przedwczesne. Tak mi się wydaje. Te przepisy, które powstają, powinny nam też, przepraszam, że dzisiaj jest ciągle o definicjach, ale to z naszego punktu widzenia jest bardzo ważne, żeby dobrze zdefiniować pojęcie takiego magazynu i żeby w tym pojęciu tych magazynów znalazły się wszystkie możliwe rozwiązania, które no, są na tyle zaawansowane technicznie, żeby mogły być wykorzystywane. Tutaj rozumiem, dyskusja troszeczkę się ogranicza do tego jednego rodzaju magazynów i też to, na co zwrócił Pan Prezes Sikorski przy elastyczności, musimy mieć świadomość, że te magazyny mają pewne ograniczenia jakby techniczne, tak? Czas ładowania, ilość ładowań, to są jakby kwestie może oczywiste, ale warto też o nich wspomnieć, że jednak magazyn to nie jest taki lek na całe zło. Jest to jeden z elementów, tak jak mówił prezes Sikorski, jeden z elementów, które musimy ułożyć w całym systemie elastyczności, usług elastyczności, odpowiednio je wycenić. I też to, co pan mówił na samym początku, tak? Jest dużo tych różnych możliwości wykorzystania magazynowania energii, chociażby właśnie energia zamieniana na ciepło i odwrotnie. Takie projekty są, istnieją, funkcjonują w Skandynawii, więc kwestia jest przede wszystkim ceny tej energii, która będzie nadmiarowa w systemie. Tak? Jeżeli ta cena będzie atrakcyjna, jest szansa, że takie magazyny powstaną. Jeżeli natomiast ta cena będzie na tyle droga, że powodowałaby znaczący wzrost cen ciepła, no to oczywiście to nie będzie miało racji bytu. Lepsze warunki chyba dla zaistnienia takich magazynów stwarza rosnąca cena CO2 i tak naprawdę przeniesienie tej ceny CO2 na cenę energii i tu z pewnością te możliwości zamknięcia efektywności energetycznej takiego projektu będą wyższe. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź.
Chciałbym teraz prosić o głos pana prezesa Tomasza Sikorskiego z Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Już widzimy pana prezesa. Panie prezesie, czy zdaniem operatora systemu przesyłowego szybki rozwój OZE jest możliwy bez równoległego instalowania magazynów energii na poziomie lokalnym i systemowym? To odpowiadając na to pytanie, krótki wstęp. Z oczywistych powodów magazynowanie energii na szeroką skalę doprowadzi do przełomu w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego, znaczy doprowadzi do zrównania produktu, jakim jest energia elektryczna, z innymi produktami, o czym za chwilę powiem. Zakres zastosowań magazynowania energii w takim potocznym rozumieniu w zasadzie chyba ogranicza tylko nasza wyobraźnia. Jednym tchem można wymienić, poza tym, co pan dyrektor mówił, jako alternatywę czy ekwiwalent dla rozwoju sieci, usługi systemowe, oczywiście źródła wytwórcze, lokalna optymalizacja OZE, zarządzanie rozpływami. Przykładowo, jeżeli przeciążają się sieci przesyłowe, to dla ich odciążenia można ładować magazyn. Zarządzanie napięciami poprzez zwiększenie odbioru, bo w tej chwili problem z fotowoltaiką jest taki, że brakuje nam odbioru. Można ten odbiór zwiększyć, kiedy pojawia się generacja OZE. Nieoczywiste zastosowanie odbudowa systemu, czyli systemy odporne na awarie. Możemy magazyny wykorzystać do odbudowywania systemu. Filtrowanie szpilek, magazyny przydomowe, magazyny na przykład zamiast agregatów prądotwórczych, arbitraż szczynowy oczywiście i wiele, wiele innych, które pewnie będą nam z czasem przychodzić. I w tym kontekście odpowiadając na pytanie, czy można integrować OZE bez magazynów. Tak, oczywiście można. Trudniejsze jest pytanie, czy jest to taniej czy drożej. Tutaj odpowiedź nie jest oczywista, bo po pierwsze zależy to, tak jak pan dyrektor Dobrowolski powiedział, od warunków rynkowych oraz cen magazynów. Te drugie spadają cały czas i pewnie gdzieś za chwilę osiągniemy ekonomiczny punkt równowagi. Musimy też pamiętać, że magazynowanie energii nie ogranicza się do tradycyjnego tego pojęcia, czyli magazynowania elektrochemicznego. Można magazynować, tak jak to też już było powiedziane, poprzez akumulację ciepła. Gdzieś rozmawiając z kolegą z Niemiec, usłyszałem, że bardzo poważnie rozważają magazynowanie w produktach, czyli na przykład wybudowanie magazynów cementu i w sytuacji, kiedy jest nadwyżka generacji, produkowanie cementu do magazynu, przy automatyzacji wytwarzania jest to możliwe bez zaangażowania ludzkiego, także tutaj koncepcja zapotrzebowania podążającego za generacją i to jeszcze zautomatyzowanego zapotrzebowania, no otwiera wiele dróg do magazynowania energii w postaci innej niż czysta energia elektryczna, no i oczywiście wodór jako ta przyszłość, która być może zostanie wyprzedzona przez inne formy magazynowania. Tak więc magazynowanie otwiera wiele nowych możliwości i zapewne zmieni system elektroenergetyczny. I ja osobiście jestem przekonany, że prędzej czy później, a pewnie prędzej, zniknie ta bardzo specyficzna cecha rynku energii elektrycznej, która odróżnia go od innych produktów, a mianowicie to, że my musimy dostarczać energię do odbiorców. To znaczy, że nie możemy zatrzymać dostarczania energii w momencie, kiedy odbiorca nie ma, nazwijmy to, zarezerwowanej energii dla siebie, nie mówiąc, że kupionej. I w momencie, kiedy to zniknie, a to zniknie wtedy, kiedy za licznikami pojawią się magazyny, kiedy na osiedlach pojawią się magazyny, kiedy odbiór będzie faktycznie zautomatyzowany w taki sposób, że będzie można akumulować produkty na potrzeby późniejszego wykorzystania, to wtedy to magazynowanie zapewni nam, że energia elektryczna będzie mogła być traktowana tak jak każdy inny produkt. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Podobne pytanie chciałbym skierować do pana prezesa Wojciecha Drożdża z Enea Operator. Jeszcze nie widzimy pana Wojciecha.
O, już widzimy. Podobne pytanie, tylko skierowane do operatora systemu dystrybucyjnego. Czy zdaniem operatorów systemów dystrybucyjnych szybki rozwój OZE jest możliwy bez równoległego instalowania magazynów? Jeżeli miałbym odpowiedzieć jednym słowem, to nie. Jeżeli mogę rozwinąć swoją wypowiedź, to... Jeśli Państwa, mogę prosić, to nie za długą. Jasne. Oczywiście lokalne magazyny energii dzięki możliwości agregowania potencjału mogą w przyszłości być wykorzystywane nie tylko do zaspokojania lokalnych potrzeb własnych odbiorców, ale również do świadczenia różnego rodzaju usług szeroko rozumianych jako usługi elastyczności, o których już mówiliśmy. Jednocześnie ustalenie zasad wykorzystania takich magazynów zarówno do celów bilansowania systemu elektroenergetycznego, jak i do potrzeb komercyjnych wymaga stworzenia modeli biznesowych, które usystematyzowałyby tę część rynku. I jest to obszar, który będzie miał istotne znaczenie dla przyszłej roli OSD, a także dla przyszłych obowiązków, ale i możliwości. Stąd niezbędny jest merytoryczny wkład OSD w tworzenie modeli oraz reguł, które będą kształtowały otoczenie dla nowej roli operatorów systemów dystrybucji. Magazyny energii mogą również pomóc w zniwelowaniu błędów prognozowania, mogą usunąć bariery w podłączeniu odnawialnych źródeł energii do sieci różnych napięć, mogą przesuwać szczytowe wartości popytu poprzez magazynowanie energii poza szczytem, oczywiście mogą zapewnić również regulację częstotliwości, jak i przesunąć w czasie tam, gdzie uzasadnione są modernizacje linii. Szanowni Państwo, wydaje się więc, że pojęcie magazynu energii rozumiane przez nas jako operatora systemu dystrybucji i jego rozwój magazynów energii w sieci niskich napięć ma przynajmniej teraz trochę inne znaczenie dla nas. Bardziej ukierunkowujemy się tutaj na działania związane z reakcją na zapewnienie warunków służących poprawie wydajności pracy układu sieci. W przypadku braku równowagi pomiędzy podażem a popytem na energię, ale także traktujemy magazyny energii jako przeciwdziałanie zjawiskom fizycznym, takim jak wahania napięcia czy też odkształcenia. Tak więc na poziomie niskich napięć magazyny wydają się nam być niezbędne. Chciałem tylko się pochwalić, że nasz operator prowadzi obecnie prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące dwóch projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy jest to projekt realizowany wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim dotyczącym 5 różnych magazynów energii i ich przydatności dla bilansowania sieci niskich napięć, a drugi projekt realizujemy, nasz najnowszy projekt bufora wodorowego jako magazynu energii realizujemy z uczelniami szczecińskimi, czyli z Uniwersytetem Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. O głos chciałbym teraz poprosić panią prezes Monikę Mrawiecką z PGE Baltica. Już się włączam. Pani prezes, jak postrzegają i czy dostrzegają inwestorzy farm wiatrowych potrzebę równoległego inwestowania w rozwój magazynów energii? Tak, oczywiście. Ja tutaj z przyjemnością znowu powiem, jako tutaj PGE jest prymusem oczywiście we wszystkim i w tym również. Sobie zanotowałam też, jak pan pokazywał na slajdzie, że według analiz Instytutu Energetyki potrzebnych będzie około 10% mocy w magazynach, 10% mocy w OZE, z OZE w magazynach do 30 roku, to mogę z przyjemnością potwierdzić, że PGE ma nawet więcej w planach niż te 10%, jeśli chodzi o swoje moce OZE, które rozwija. My planujemy do 30 roku rozwinąć, postawić 2,5 gigawata mocy na morzu, dodatkowe 1 gigawat na lądzie wiatraków i 3 gigawaty mamy ambicje w fotowoltaice. I do tego mamy ambicje 800 megawatów w magazynach. Także jak najbardziej jakby zauważamy ten element. I tak jak mówiłam wcześniej i tak jak już było wielokrotnie powiedziane dzisiaj, magazyny są jednym z elementów tej elastyczności pracy systemu elektroenergetycznego i pozwolą na większe wykorzystanie źródeł odnawialnych. Także nasze plany tutaj są spójne, jeśli o to chodzi. I ten komplementarny
program magazynowania energii do programu rozwoju źródeł odnawialnych chcemy prowadzić i będziemy się na tym koncentrować. Oczywiście także to dotyczy tego poziomu dystrybucyjnego, no bo oczywiście PGE Dystrybucja jest tutaj mocno zaangażowana też we wszelkie rodzaje inwestycji, które zmierzają do lepszej integracji w sieciach OSD, lepszej integracji tych źródeł mniejszych odnawialnych. Bardzo dziękuję za wypowiedź. I o głos poproszę teraz pana dyrektora Piotra Czopka z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzień dobry, witam. Panie dyrektorze, myśmy się jeszcze dzisiaj nie widzieli. Panie dyrektorze, jak postrzegają inwestorzy farm wiatrowych potrzebę tego równoległego magazynowania w rozwój, równoległego inwestowania, przepraszam, w rozwój magazynów energii? Myślę, że nie będę oryginalny, ale tak naprawdę system elektroenergetyczny się zmienia, tak? Są nowe źródła, które wymagają, które mają, są mniej przewidywalne, mają mniejszą sterowalność i potrzebujemy rozwoju różnych alternatywnych technologii, które będą powodowały, że wykorzystywanie, znaczy wzrost zapotrzebowania, wzrost produkcji energii z OZE nie będzie żadnych tutaj negatywnych skutków dla konsumentów rodził. Zgadzam się z panem prezesem Sikorskim, który powiedział, że ta różnorodność tak naprawdę sposobów magazynowania jest i trzeba z nich korzystać. Dużo tutaj było mówione o tych bateryjnych magazynach energii, ale przypomnę, że ten wodór, który też się pojawia tutaj w dyskusjach, ma dużą przyszłość i tak naprawdę, jeżeli chcemy długofalowo myśleć o tej dywersyfikacji nośników energii, przejścia na energetykę zeroemisyjną, to ten wodór tutaj powinien być na pierwszym miejscu. Żeby wytwarzać wodór zeroemisyjny, ten zielony wodór, też będziemy potrzebować bardzo dużych ilości taniej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Taką tanią energię mogą zapewnić źródła wiatrowe, przepraszam. I to powinno też być brane pod uwagę w tych strategiach. Przypomnę, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi konsultacje strategii wodorowej, tak, i tutaj rzeczywiście przejście na gospodarkę wodorową to jest jeden z elementów, który będzie powodował, że te cele w zakresie zeroemisyjnej gospodarki będą mogły być realizowane. Ale tak jak powiedziałem, żeby zapewnić tą odpowiednią ilość wodoru, potrzebujemy dużych ilości taniej energii elektrycznej z OZE. Ten wodór też będzie de facto magazynował energię i będzie go można wykorzystywać w okresach, kiedy jest nadprodukcja zielonej energii, a w momencie, kiedy, znaczy wytwarzać, w momencie, kiedy tej energii będzie mniej, będzie można też z powrotem wytwarzać energię z wodoru. Wodór też jest nośnikiem, który będzie zapewniał to czyste źródło, jeżeli chodzi o ciepło, tak? I to też nie zapominajmy, że ten sektor coupling tutaj jest istotnym elementem. Nie zapominajmy tutaj, żebyśmy nie odrywali sektora elektroenergetyki od sektora ciepłowniczego, będziemy właściwie musieli gdzieś łączyć te sektory, rzeczywiście wykorzystywać synergię między tymi dwoma sektorami, ale również między sektorem transportowym. Pamiętajmy o strategiach mówiących o rozwoju elektromobilności, a samochód elektryczny też nie jest niczym innym jak jakimś magazynem energii, który możemy wykorzystać również na oddawanie energii w momencie, kiedy tej energii będziemy potrzebować więcej. Takie projekty już są realizowane w Unii Europejskiej i ten element jest również warty do obserwowania i do rozwijania również w Polsce. W ogóle warto myśleć o magazynie energii nie tylko jako elemencie czystego magazynowania energii, ale jako produkcie, który ma więcej zastosowań. Tak, prawda? Samochód elektryczny służy nam do transportu, ale może służyć również jako magazyn energii. Wodór można służyć jako magazynowanie energii, ale też jako źródło energii do sektora ciepłowniczego i czy do procesów przemysłowych. Tak? Więc musimy myśleć o gospodarce energetycznej w szerszym aspekcie. To podkreślał również pan prezes Sikorski, tak? Który mówił, że rzeczywiście łączymy sektory. Tu była mowa o produktach, o magazynowaniu energii w produktach. Tak? Więc to rzeczywiście jest coś, o czym musimy myśleć w przyszłości. Musimy patrzeć bardzo ambitnie tak naprawdę na przyszłość
nie zastanawiać się, jak ten system elektroenergetyczny będzie wyglądał za 3-4 lata, tylko patrzeć, jak on ma wyglądać za 20-30 lat, po to, żebyśmy dobierali odpowiednie narzędzia do realizacji również w tym krótkiej perspektywie. Tak więc rzeczywiście magazynowanie energii jest jednym z kluczowych elementów do integracji zwiększonej generacji źródeł OZE, ale nie możemy tego traktować tylko w tym wąskim znaczeniu. Musimy patrzeć bardzo szeroko na całość gospodarki, bo docelowym rozwiązaniem jest zeroemisyjność całej gospodarki w perspektywie 2050 roku, a nie tylko i wyłącznie sektora energetycznego. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Szanowni Państwo, dyskusja i Państwa wypowiedzi wydaje mi się, że były tak pełne i ciekawe, że na czacie nie pojawiły się żadne pytania. Tak więc widzę, że tylko nieznacznie przekroczyliśmy czas. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom w imieniu wszystkich organizatorów. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział w 5. Forum Innowacyjności. Bardzo dziękuję za tak ciekawą dyskusję i za poświęcony czas. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do widzenia.